Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Dead Island Riptide Definitive Edition. Moi drodzy, jest to już mój drugi odcinek z tej serii, jeśli chodzi o Dead Island Riptide. Jednocześnie jest to w sumie pierwszy odcinek, w którym rozpoczynamy główną część fabuły. W poprzednim odcinku pokazywałem wam, jak wygląda prolog tej gry. Tak to było w przypadku podstawowej wersji Dead Island, tak samo i w Dead Island Riptide mamy prolog, który wprowadzał nas do tej serii. Gra Dead Island Riptide jest niezależną kontynuacją gry podstawowej, czyli wersji Dead Island, mimo że można ją rozgrywać oczywiście bez posiadania tamtej wersji, mimo że nas wprowadza też w to, jak znaleźliśmy się na tej wyspie, to osoby, które rozgrywały misję w grze Dead Island, lepiej potrafią tą grę zrozumieć, tak? Jeśli chodzi o prolog, prolog nas informował, że zakończenie pierwszej części gry Dead Island skończyło się na tym, że odlecieliśmy helikopterem do domu. Natomiast kontynuacja tej gry polega na tym, że twórcy wprowadzili pewien taki niuans, przez który nasz helikopter, którym odlatowaliśmy, został zmuszony do lądowania dokładnie na tym statku, który widzimy. To był statek, który podlegał pod siły wojskowe, tak? Zostaliśmy zmuszeni do wylądowania na tym statku, zostaliśmy zmuszeni do wyjścia z helikoptera, zostaliśmy przesłuchani przez żołnierzy, no i żołnierze nas zatrzymali z uwagi na to, że najprawdopodobniej chcieli wykonać chyba jakieś tam testy na osobach, które są odporne na tego wirusa, tak? Bo jesteśmy jednymi z nielicznych osób, które są odporne na wirusa. Po zatrzymaniu dali nam leków uspokajających, usnęliśmy, kiedy się obudziliśmy, okazało się, że jesteśmy sami. Oprócz tego wszystkie osoby na tym statku, które były nieodporne na wirusa, zostały zarażone i stały się zombiakami. Między innymi zombiakiem stał się kapitan tego statku. Była to pogoda burzowa, tak, był sztorm. Niestety, zanim dostaliśmy się do kajuty kapitana, zanim go zabiliśmy, statek już rozbił się o skały. I w ten oto sposób powrót do domu spełzł na niczym. Z pierwszej części wylądowaliśmy na statku, statek się rozbił i wylądowaliśmy na kolejnej wyspie, która ta wyspa również jest objęta chorobą tą, która powoduje, że ludzie zamieniają się w zombie. Także moi drodzy, po prologu kontynuujemy sobie główną część kampanii. Ja sobie zerknę jeszcze, w sumie, bo już nie pamiętam teraz, co ja tam mam, jeśli chodzi o umiejętności. Umiejętności, mam dostępne punkty jedne umiejętności, także sobie od razu na coś przeznaczę. Tylko pytanie na co? Kara pieniężna za śmierć, energia, może energię. Może energię sobie przeznaczymy, żebyśmy mieli energię większą. Dostępne punktów już mam 0. W ekwipunku mam tutaj jakiś prowizoryczny nożyk, mam koklejnę Mołotowa. Co tu jeszcze mogę mieć ciekawego? Nieszkodliwa maczeta. No maczetę mamy, jakiś kastet kiepskiej jakości, bo przede wszystkim jest krótki. Kij baseballowy. Zepsuty młotek. No dobra, w sumie powiem wam, wiele nie mam. No i muszę realizować teraz kolejne cele. Także po rozbiciu się tego statku wylądowałem na wyspie i teraz rozpoczynamy tak naprawdę pierwszą misję fabuły tej gry. Mam oznaczony cel. Zgodnie z tym celem muszę dostać się do... Wow, ale mi tu FPS-y, powiem wam, spadły drastycznie w dół. Z 60 FPS-ów nagle zrobiło mi się 30 FPS-ów. Nie wiem dlaczego. O, już mi powoli wracają. Znowu mi spadły. Nie wiem, jakieś takie miejsce było... Albo to jest takie miejsce, gdzie te FPS-y spadają, albo źle zoptymalizowane. Ale powiem wam, nie wiem, ale mniejsza o to. Nieszkodliwy tasak. W sumie ten tasak sobie wezmę, jeśli nie będę miał nic lepszego. Zawsze jest lepsze coś niż nic. Także lecimy teraz sobie dalej. Mam 86 metrów, tylko wiecie co? Teraz straciłem... Straciłem tak naprawdę... drogę. Nie widzę, gdzie mam iść. Chyba prosto. Nie mam GPS-a podanego, ale najprawdopodobniej będę musiał się przyjść górą. Tutaj mamy jakiegoś kolesia, który... chyba nie żyje. No na pewno nie żyje. Nic z niego wyciągnąć niestety nie można, nic nam nie zostawił. Droga nam się rozwidla. Możemy iść w prawo, w lewo. Ja sobie zerknę na mapkę w sumie. Co tu mamy na mapce? Aha, tutaj byliśmy na tym statku. Tu, gdzie się ten statek rozbił. W tej okolicy albo w tej okolicy, tak? Już teraz nie wiem, w którym to miejscu było. Natomiast my idziemy zgodnie z drogą do pozostałych ocalałych.
Czyli musimy teraz dołączyć do pozostałych ocalałych, którzy żyją, tak? I z nimi porozmawiać. Także pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. W międzyczasie zbieramy sobie jakieś dodatki. Z tyłka kolesia wyciągamy dolce. Tu mamy co? Deska z gwoździami. Deską się na razie przejmować nie będziemy. No i lecimy do góry. I lecimy do góry. Mamy tu jeszcze pieniążki od tego klienta. Zadanie uaktualnione, rozbitek. Wejść do obozu. No dobra, no to w takim razie wchodzimy do obozu. Wchodzimy do obozu i zobaczymy, co w tym obozie będziemy mieli. Tutaj mam też jakiegoś klienta, którego mogę obrabować. Tu już nic raczej nie ma. Moi drodzy, Definitive Edition, jeśli ktoś jest... O proszę, tutaj mamy teraz pomóż bronić obozu, czyli musimy atakować tych zombiaków, którzy tutaj są. Jeśli ktoś się interesuje tematem, czym jest wersja Definitive Edition, to w poprzednim odcinku... Co ja tak dostaję? What the fuck? No, wiecie co? Co oni mnie tak obijają? Co oni mnie tak obijają? No, nieźle mnie obili. No, ileż można dostawać? What the fuck? Jeszcze jestem bez energii. Aha, i ledwo żyję. No, powiem wam, ciekawy początek. Ale jeszcze żyję. Jeszcze się mogę w sumie uleczyć apteczką. Dobra. Ile możemy tutaj powalczymy z nimi? Ale powiem wam, że naprawdę mocno mnie tutaj zaskoczyli na starcie. Dobra, dwóch leży, trzeci leży. Jeszcze tu ktoś żyje? Jeszcze szwendacz żyje. Dobra. Tych klientów ogarnęliśmy. Bierzemy sobie, co po nich pozostało. Ale muszę przyznać, że na starcie mnie tutaj zaskoczyli nieźle. Dobrze, wracając do tematu Definitive Edition. Jeśli ktoś zastanawia się, czym jest ta wersja, bo wersja Definitive Edition gry została już dodana stosunkowo niedawno, bo dosłownie... Dosłownie parę tygodni, jakoś tam chyba tydzień nawet, czy dwa tygodnie temu, czy półtora tygodnia, mieliśmy okazję ją sobie zakupić na Steamie. Jest to ulepszona wersja gry Dead Island. Mamy ją w wersjach, czyli Dead Island Definitive Edition i Dead Island Raptor Definitive Edition, tak? W poprzednim odcinku, w którym grałem prolog z gry Dead Island Raptor, wyjaśniałem wam dokładnie, jakie różnice zauważyłem między tymi wersjami. Wyjaśniałem dokładnie, jaką zauważyłem różnicę między wersją Dead Island, Raptor zwykłą, a wersją Definitive Edition. Także jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to zerknijcie sobie na ten odcinek, który nagrywałem wcześniej, tak? W którym to wszystko dokładnie starałem się wam wyjaśnić. Jest tu sporo tych zombiaków, powiem wam. O, jest sporo. I energii też nie ma za dużo. Dobra, kolejny zombiak dojechany. Ten też dojechany. Pościągamy sobie, pozbieramy sobie wszystko, co jeszcze tutaj możemy z nich wziąć. Napój energetyczny, w sumie dobra. Napój sobie wypijemy. Chociaż apteczek sporo użyłem. Tutaj mamy zagwózdki, jakieś przedmioty kolekcjonerskie, gwoździe, które nam się mogą przydać. Dobra, idziemy pomóc reszcie. Idziemy pomóc reszcie. Tu mamy jeszcze jakiegoś zombiaka. Tylko zastanawiam się, czy mi się nie zużyło narzędzie. Nie zużyło, tylko no po prostu jest słabe. 185, dobra, bierzemy na razie ten nożyk. Ten już żyje jeszcze. Tutaj tego mamy klienta. Oj, ale nożykiem powiem wam, że troszkę słabo. Lepszy ten tasak. I jeszcze jednego. Jeszcze jednego mamy do obsłużenia. Także panu też dziękujemy. Szwendaczowi, czy pani szwendacz. No i generalnie wszystko. Zadanie mamy uaktualnione. Mamy informację, że musimy porozmawiać z Trevorem. Oh,
No i z Trevorem chyba rozmawiamy. To jest chyba Trevor. Tak by wyglądało z fabuły. Chyba, że to jest tylko człowiek, który nam podziękował. Tak, Trevor. To jest Trevor. No to co? Czyli tak, porozmawialiśmy z Trevorem tak wstępnie i teraz musimy do niego podejść, porozmawiać dalej, żebyśmy mogli kontynuować zadanie. Ale wiecie co, zanim to zrobię, ja sobie jeszcze pozbieram rzeczy, które mogą mi się później w dalszej części misji przydać. A ja tutaj mam tasak. Ten tasak będzie też trzeba naprawić, tak? Ale tym się zajmiemy za chwilkę. Zastanawiam się tylko, dlaczego tak mi FPS-y spadły w dół. Zmieniłem 60 normalnych FPS-ów, teraz nagle mam tych FPS-ów 30. Czy faktycznie wersja Detail and Raptor Definitive jest aż tak bardzo słabo zoptymalizowana, że te FPS-y są takie słabe? Powiem wam, że nie wiem. Teraz na przykład jak tutaj idę, mam stabilnie FPS-y, mam 60 FPS-ów. Natomiast kiedy jestem, kiedy się obracam w tą stronę, FPS-y mi natychmiast spadają połowę. Spadają mi do 30, ale wiecie co, tak czuję, że ja chyba na to już nic nie poradzę, bo to już będzie taka optymalizacja gry. No ale na szczęście nie zawsze będę w tym obozie, tak? Także myślę, że aż tak źle nie będzie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze możemy coś wydropić. Pootwierać sobie bagaże. Też sobie nie chcę daleko odchodzić od obozu, tak? Tu tędy też chyba dojdę do tego obozu. To jeszcze zobaczymy, czy po drodze czegoś nie ma. A czy w sumie dojdę, to za bardzo nie dojdę, bo tu jest droga w dół, a ja się muszę kierować w górę. Dobra, w takim razie co? Wracamy do obozu. Nie ma innego wyjścia. Zastanawiam się tylko, bo wydaje mi się, że to powinienem mieć jakąś lepszą maczugę, ale tu żadnej takiej maczugi nie ma. Jak rozgrywałem sobie misję w trybie pojedynczego gracza, to ja dostałem od tego takiego klienta tam od tej kobiety, która była na w plaży, taką fajną maczugę, tak? Tylko zastanawiam się, dlaczego ja teraz tej maczugi nie mam. Ja jeszcze może bym się wrócił na chwilkę, bo być może ona tam leży i nie zabrałem, tak? Nie jestem pewny. Mógłbym się wrócić, zobaczyć, czy ona gdzieś tam faktycznie się na dole nie znajduje. Bo jeśli by się znalazła, to bym od razu ją wziął. Tylko teraz tak, jak ja szedłem? Ja szedłem chyba tędy. Tędy na pewno? Zerknijmy sobie na mapkę. No wygląda na to, że tędy. Wygląda na to, że tędy. O, tu mamy jakiś mocny łom. No, 170 to powiem wam, że na początek to jest zawsze coś. Na początek to jest zawsze coś. No i tak, jesteśmy. Jesteśmy teraz schodami tutaj w dół. Tu już wyczyściłem wszystko. A, tu jeszcze mamy z klienta. I jakiś dodatek. Tą kłodą w dół. No i tędy. I tędy już powinienem być na miejscu. I zobaczymy sobie, czy ona nam tu faktycznie czegoś nie wróciła. Tylko teraz jest ta dziewczyna. Jest ta dziewczyna. Jest ta dziewczyna, ale od niej nie możemy nic wziąć. Od niej nie możemy nic wziąć. To dlaczego, jak grałem w trybie pojedynczego gracza wcześniej, ona mi dała taką fajną maczetę? Powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia. Musisz dojść do siebie. Ona mnie teraz informuje, że muszę dojść do siebie, ale nic mi nie chce dać. Tu jeszcze pieniążki. Chyba, że ona mi wcześniej rzuciła, ja tego nie widziałem, to mi teraz zniknęło. Powiem wam, że nie wiem, tylko że ta maczeta była naprawdę dość dobra. I bez tej maczety łatwo mi nie będzie. No ale nic, dobra, nie będziemy już płakać nad tą jedną maczetą. Znajdziemy sobie w dalszej części rozgrywki pewnie coś mocniejszego. No ale póki co będziemy się musieli pomęczyć z tym, co mamy. Także lecimy w kierunku wyspy, lecimy na górę. Deska z gwoździami? To się może do czegoś przydać, chyba tylko do walki. A to raczej takich rzeczy brać nie będziemy. Wracamy do obozu i porozmawiamy z tym Trevorem, tak? Zobaczymy, co on ciekawego od nas będzie chciał. Z tym tylko, że jeszcze zanim z nim porozmawiamy, to będę postaram się wziąć sobie, naprawić to narzędzie, które mam. I jeszcze się jakoś tam w tym ekwipunku odpowiednio ustawić, żeby mi było łatwiej później, tak? Żeby jak gdzieś będę walczył z zombiakami, żeby te narzędzia, którymi walczę,
w jakiś tam sposób nagle się nie popsuły. Całkowicie. Przetrzepujemy jeszcze obóz, sprawdzam, czy czegoś jeszcze nie mogę tutaj w tym obozie zdobyć. Tu mamy jeszcze coś ciekawego, pieniążki, mydło, postęp wyzwania, widzę, że mi się włącza. O właśnie, mamy stół do naprawy. I teraz tak, co my tu mamy? Nóż do trzciny ma 204 obrażenia, no to może być ciekawe, tasak ma 218. 141, dobra. Do ekwipunku będziemy musieli wziąć sobie ten tasak na pewno. Tylko teraz tak, ekwipunek musimy sobie włączyć, to na razie wyciągniemy sobie wszystko stąd. Maczeta ma 159, to ma 185, 181, 170 ma jakiś łom. Kij baseballowy, tasak 218, to ten tasak na pewno sobie weźmiemy. I tu 189, 135, 204. To jeszcze może ten nóż do trzciny. Jeszcze może ten nóż do trzciny. Te dwie rzeczy będziemy mieli w EQ. Dodatkowo, oprócz naprawy tych przedmiotów, zobaczymy, ile będzie kosztowało ich ulepszenie. Mamy 2000 dolców. 89. Dobra, ulepszymy sobie. Zawsze to będzie coś, co nam się może później przydać. 293 teraz ma jedno. I drugie ma 313. No to powiem wam, że jest całkiem nieźle. I tak mam dwa miejsca w ekwipunku, więc nic innego specjalnie już nie wybiorę więcej. Także idziemy i rozmawiamy z tym Trevorem. Zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Tu mamy amunicję do pistoletu, proszę. Amunicję to sobie zbieramy, może się przydać. Ale pistoletu na razie nie mamy. Ciekawe jest to, że tak naprawdę. O, tu możemy pohandlować coś. Tak naprawdę ciekawe jest to, że prolog, który rozgrywaliśmy, nie łączy się w żaden sposób z fabułą. Znaczy łączy się w tym sensie, że wpływa na fabułę, tak? Zrozumiem fabułę, ale chodzi mi o to, że przedmioty, które zdobywałem w prologu, nie mogłem wykorzystać już w tej pierwszej misji fabule, tak? One mi zniknęły. No ale cóż, tak jest misja zrobiona. Rozmawiamy z Trevorem, zobaczymy, co on nam ma do powiedzenia. That bridge is putting us all at risk. We need to do something about it. You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Pomóż Trevorowi zabezpieczyć most. Poziom trudności średnio wysoki, także oczywiście podejmujemy się tego zadania. No i będziemy musieli za chwilkę najprawdopodobniej walczyć z naszymi wrogami, tak? Także pierwsze co robimy tak, zabezpieczamy most stawiając siatkę ogrodzeniową. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy do zabezpieczenia to miejsce, musimy wziąć sobie kolejną siatkę, gdzie ona jest? Jest tutaj. To, że mam moje drodze 30 FPS, to na pewno będzie wpływało na grę, tak? Niestety tutaj początek fabuły będzie polegał na tym, że w tym miejscu będę musiał walczyć, troszkę będzie ciężko. Biorąc pod uwagę, że. O, tutaj mamy. Biorąc pod uwagę, że teraz się pojawi zaraz walka, będę musiał troszkę powalczyć z wrogami. Tu mamy jeszcze siatkę, jeszcze ją tutaj rozkładamy. Części silnika, napęd energetyczny. No i jeszcze mamy jedną siatkę. Jeszcze mamy jedną siatkę. Rozkładamy ją tutaj. Dobra, to powinno je spowolnić. Dzięki. Zadanie wykonane. Przygotuj się do obrony obozu. Aha, czyli teraz już się zacznie walka. Oto powiem wam, że kiepsko to widzę, biorąc pod uwagę. Jeszcze zobaczymy, jak ta maczeta szybko bije. Nie no, spoko całkiem. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Musimy je odeprzeć. No i mamy pierwszy punkt. Pierwszy punkt, do którego musimy iść. Chociaż w sumie punkty mam porozrzucane tak naprawdę. Walczymy nie sami, walczymy z pomocnikami, tak? Aczkolwiek, mimo że z pomocnikami walczymy, to sami też będziemy musieli się nieźle z nimi zmęczyć. Przez siatkę tak naprawdę chyba nie ma możliwości nawet. No tak, oni siatkę niszczą, więc oni i tak nam zaraz tutaj wlezą. A przez siatkę ich bić nie można. Także będziemy sobie musieli jakoś z nimi poradzić.
O proszę. Już kilka klientów leciało. A tu widzę, że niektórzy broń mają. Tu widzę, że niektórzy broń mają. Strzelają z bronią tych zombiaków, dobra. Pomożemy. Kolejny leży, kolejny szwenda, czy mnie tutaj śmie atakować. Z tej strony. Tak się zastanawiam, dobrym pomysłem według mnie jest też jakoś z góry się osłanianie, bo z góry raczej nie wejdą. A dzięki temu jesteśmy bardziej osłonięci. Aż mi się ciężko jest tak naprawdę poruszać, tak? Z tymi... z tymi rzeczami, z tą ilością klatek, którą mam. Ale tyle, ile mogę, tyle zdziałam. Jeszcze tutaj szwendacz. Szwendacz pokonany. Mamy zadanie uaktualnione. Mamy znowu porozmawiać z Trevorem teraz. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. Aha, czyli możemy wziąć pistolet sygnałowy i wysadzić most. Takie jest nasze zadanie. Pistolet sygnałowy mamy już nawet w ręce. A więc podlecimy sobie teraz pod most. Bo oni chyba będą nas atakować teraz. No tak. Wow! No, zdążyliśmy wysadzić most, zanim kolejne zombiaki do nas przyszły. Jak widzimy, tam już lecą w dość dużej ilości, ale spadają w dół. Pytanie, czy oni tu do nas wejdą, czy oni tu mogą wejść? Być może, ale to zobaczymy w dalszej części fabuły. Na razie mamy jakiś filmik po wysadzeniu mostu. Wszyscy się zbieramy w jedno miejsce. I rozmawiamy z jakimś żołnierzem. A czy to nie jest ten żołnierz, który nas uwięził? Którego mieliśmy w prologu? No tak, to jest chyba ten pułkownik, który nas uwięził. On się teraz tłumaczy, że on miał nad sobą przełożonych, którzy kazali nas uwięzić, tak? Kazali mu nas uwięzić w celu wykonania badań. W celu pozyskania pewnie jakichś lekarstw, ponieważ my jesteśmy odporni na tą chorobę, która zamienia ludzi w zombie. But we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Nuked? Yeah, we heard that same story on Benoit. Ain't no bombs fell there. You sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we need to get off this goddamn island. Fuck me. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. Right then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, Colonel. But if you're lying to us, God help you, because we sure won't. No i filmik się nam skończył. Mamy zadania uaktualnione. I teraz tak naprawdę zerknę sobie, o co tutaj chodzi w zadaniach, które mamy wykonać. Mamy zadania główne, żadnych pobocznych nie mamy podjętych. Zadania same główne. Wszystkie zadania mamy wykonane. Nowe początki. Zleceniodawca. Aha, czyli teraz musimy porozmawiać z Harlow, żeby kontynuować nasze zadanie. Jesteśmy już w rozdziale drugim. Przeszliśmy do rozdziału drugiego. Mam dostępną tą broń. Wiecie co, ja sobie tą broń na razie usunę z inwentory, bo ona mi nie będzie potrzebna. Natomiast będzie mi potrzebna moja ulepszona maczeta. Tylko teraz pytanie, gdzie ja ją mam?
Właściwie nie ma czyta, tylko chyba ten kij. W sumie nów do trzciny. O, tak to określmy. Podlecimy sobie od razu naprawić ten nóż do trzciny. Żebyśmy go już mieli całego, jeśli będzie potrzeba walczyć. Okej, okay. Mam. Zerknę sobie jeszcze, czy jakiegoś punktów umiejętności nie mam. Mam chyba, bo mam zaznaczone. Jeden punkt umiejętności, także na energię. Na energię albo możemy iść na inventory. Dodatkowe miejsca. Dobra, wiecie co? Pójdę na inventory na razie. Bo to inventory by mi się przydało. Mam teraz... Aha, dwa dodatkowe miejsca są w ekwipunku. No, ja myślałem, że to są te miejsca, które będę miał tutaj w tym kółku, które będę mógł przenosić przedmioty, ale nie. To jest w inventory w ekwipunku. No nic, trudno. Wziąłem to, wziąłem. Na razie muszę porozmawiać tak czy inaczej z kim to muszę porozmawiać? Z Harlow. Ale zanim to zrobię, tutaj podobnie jak było w przypadku gry Dead Island podstawowej wersji, też mamy zadania poboczne. Także najpierw może podejdziemy sobie pod tą Shimandę i zobaczymy, co ona chce. Nisko, średnio. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. Podejmujemy się tego zadania. Mamy iść gdzieś tutaj na miejsce, gdzie jakiś tam helikopter czy tam samolot się rozbił. No to idziemy, 160 metrów to nie jest w sumie daleko. Ale droga nam troszkę zajmie. Przynajmniej FPS-y, moi drodzy, wróciły. Przynajmniej FPS-y wróciły. Taśma izolacyjna. Tu mamy jeszcze jakiś owoc, w sumie owoc niepotrzebnie wziąłem. Magnes, tutaj nie możemy skrzyni otworzyć, wymaga to umiejętności. A złom, jakieś ostrze, no i w sumie to nic innego nie ma. Tylko zastanawiam się teraz, jak to nam się udać, bo mam zadania poboczne. Poboczne jest oznaczone, a GPS-a nie ma. GPS-a nie ma. Powiem wam, że to jest to, czego nie za bardzo lubię tak naprawdę w tej wersji gry. Bo też tu zauważyłem, że GPS w poprzedniej wersji cały czas nam podawał, gdzie mamy iść. Tu niestety takiej informacji nie mamy. Przewracać się, zombiaki jedne wredne. Dobra, leżą wszystkie. Tu jeszcze pozbieramy resztę z nich, co im dają. No i lecimy do przodu, 100 metrów, także jeszcze kawałek. A teraz którą drogą? Chyba tutaj będę musiał przejść. Tu mamy znowu coś, co możemy zebrać. 60 metrów, jestem w połowie drogi. Także już nie jest daleko, tylko teraz tak, w górę czy w dół? Chyba w dół. Chyba w dół. Chociaż... Chyba w górę. W dół idę w zupełnie innym kierunku. O, tu jeszcze zombiak. Nie próbował. On to przeżył? Jak on to przeżył? Co za zombiak wredny. Jeszcze mi tyle życia odebrał. Dobra, uleczymy się. Nie żyje, nie żyje. Dobra, tu ich skasujemy. Wiecie co, nie wiem teraz, jak mam się przedostać tak naprawdę. Tu jest jakiś most. Tu jest jakiś most, tylko teraz zerknijmy sobie na mapkę. Ja mam się przedostać na dół. Może faktycznie ja będę musiał tamtą drogą iść. Bo tu mam też jakąś jeszcze drogę od drugiej strony. Tu gdybym zeskoczył, to najprawdopodobniej bym zginął. Chyba, że próbować. Ale coś czuję, że chyba nie będzie to najlepsze wyjście. Jeśli tu bym w ogóle mógł zejść, od tego trzeba zacząć. Bo nie wiem, czy bym mógł tu zejść. Dobra, wiecie co, nie będę ryzykował. Zejdziemy sobie na dół, tamtą drogą. I tam, chociaż tu nas w sumie GPS mnie kieruje... Aha, GPS mnie kieruje tędy. Dobra, wiecie co, to polecę według GPS-a. Bo może faktycznie trzeba iść od drugiej strony. Ciekawe jest to, że jak idę w drugim kierunku, to mnie GPS zawraca, tak? Czy to by mnie informował, że źle idę. No, faktycznie, jest tu zejście. Jest tu zejście. A to nie jest to zejście, gdzie ja byłem na początku? To jest chyba to zejście.
To jest chyba to zejście. Aha, to są miejsca, gdzie muszę przeszukać. Tu chyba jest ten nasz rozbity statek. No tak. Tu jest nasz rozbity statek, tylko już tej pani nie ma, która nas, można powiedzieć, wyciągnęła z morza. Jedyne, co musimy teraz zrobić, to przeszukać... Aha, przeszukać te regiony. Więc czuję, że bez walki się nie obejdzie. Bez walki się nie obejdzie. Wszystkich tutaj będziemy musieli wykorzystać. Wykorzystać, załatwić. Zbieramy ostrze z jednego. Ten już też nie żyje. Dobra. Tu już mamy wszystko. Przydałaby nam się w sumie jakaś regeneracja zdrowia. Bo ze zdrowiem najlepiej też nie mamy. Pieniążki mamy. Dobra, musimy wejść tutaj na razie. O, tu coś mamy. Co tu jest? Zębatka. Zębatka, ale to nie jest nasz cel. Wiosło. No raczej 100 obrażeń to nam się nie przyda specjalnie. Musimy czegoś poszukać. Tak jakby w wodzie. W wodzie albo tutaj, tutaj jeszcze coś jest. Może tu coś znajdziemy. Jakaś skrzynka. No jest coś. Prowiant mamy. Mamy. Pierwszy prowiant mamy znaleziony. Złom. Tu możemy też wyciągnąć rupiecie. To jest, moi drodzy, to samo miejsce, gdzie były na samym początku. O właśnie, napój energetyczny, to mi się przyda, batonik. Tu byłem na samym początku, z tym tylko, że most my tam wysadzili, tak? Więc nie mogliśmy tą samą drogą przejść. W związku z tym gra nas prowadziła zupełnie od innej strony. Kolejny szwendacz. Tu mamy kolejnych szwendaczy, też będziemy musieli ich załatwić. Broń sieczna. O, jeszcze ona ma nóż. Ta szwendaczka ma nóż. Szkoda, że nie mogę jej zajumać, tej szwendaczki, przez zmiażdżenie głowy. Tak, niestety takiej możliwości nie było. Aha, zamieniło mi się jeszcze tutaj na... Nie, nie zamieniło. Myślę, że mi się zamieniło. Ale jest ok. Dalej mam ten nóż do trzciny. No i muszę tutaj przeszukać rep. Aha, tu jeszcze mamy kogoś. Ale to są już martwe osoby. No i tu musimy przeszukać reszty. Tu gdzieś coś powinniśmy mieć. Mamy jakąś rurkę, harmonijkę. Na szczęście tu mamy FPS-y stabilne. Zębatka też tu jakaś jest. Tu mamy coś. Bandaże. No dobra. Kolejną rzecz mamy, więc lecimy w trzecie miejsce. W międzyczasie zbierając z tych klientów, co się tylko da, bo wszystko nam się tak naprawdę może teraz przydać. Szczególnie, że dopiero zaczynamy przygodę, jesteśmy w pierwszej misji, więc powinniśmy zbierać wszystko. Tu widzę jeszcze jeden klient, może go wyrzuciło na skałę. Tutaj kolejny, no i mamy kolejnych szwendaczy. Kolejnych szwendaczy do obsłużenia. Utopił się. I jeszcze jeden, wow! Jeden napastliwy do mnie leci, a drugi mi przywala. Co za szwendacze. Dobra, leżą. Szwendacze leżą. Tutaj mamy już wypróżnione. Okej, no to szukamy w takim razie. Szukamy kolejnego prowiantu. Mamy jakąś kolejną zębatkę. Mamy. Woda mineralna. No to powiem wam, że mamy wszystko. Także możemy się już teraz wracać do obozu z powrotem. Nieszkodliwy kostur. 172. Ale jeszcze wymagany poziom 19 w dodatku. Nie, tego nie będziemy brali. O, proszę. Jeszcze szwendacze po drodze. Nas witają. No ile będziesz żył, ginże szwendaczu. Dobra, tu już mamy wszystkich załatwionych. Wyciągamy co tu tylko się da. No i lecimy, tylko teraz pytanie, którędy ja mam lecieć? Czy mogę lecieć tędy, bo tu mamy, widzę, kolejnych szwendaczów. Ja jestem w tą stronę, idę, źle idę. Muszę się wracać. Także już tam ich nie będziemy atakować.
tylko postaramy się wrócić prościutko do obozu. Tym mostem nie przejdziemy, więc będę musiał jakoś tam chyba wodą się przedostać. Tylko teraz, w sumie to ja nawet nie pamiętam, jak ja szedłem. Tędy chyba. Tu już widzę się porozpiły kolejne. O tak, tu musimy w górę lecieć. Tu coś jest. A, jakiś tasak w sumie niepotrzebnie brałem, ale niech będzie. Teraz tu chyba w górę na most. I wydaje mi się, że chyba musimy iść tędy. Tą drogą. No tak, chyba tą drogą. Już tak idę w sumie... Co się zrespił? Ten zombiak? Nie wiem, czy byście to widzieli, bo przez moment zabiłem jednego i wydawało mi się, aby się drugi zrespił. To jest taka ciekawostka. Dobra. Tam miałem iść w dół, ale nie szedłem, z tego względu, że wydawało mi się, że to nie jest ta droga, więc teraz chyba tędy musimy przejść. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Jestem niby blisko, nie no, tu mnie droga kieruje w zupełnie inną stronę, tu wejść się nie da. Powiem wam, że teraz nie wiem, jak tu się przedostać z powrotem w nasze regiony, chyba że spróbuję jakoś tam wodą przejść. Ale powiem wam, że tutaj nie jest łatwo, nie wiem, czy tu w ogóle wejdę na górę. Da się tu wejść, tu się nie da wejść. Tu za bardzo nie wejdę. Tutaj też za bardzo nie wejdę. No to powiem wam, że chyba się zgubiłem. Przejdziemy sobie tędy może. Tą drogą na pewno nie, tu mamy most. Tym mostem co prawda nie leciałem, ale przynajmniej będziemy bliżej obozu. Może jakoś dołem później obejdziemy ten obóz i sobie wejdziemy na górę. Ale to zobaczymy za chwilkę. Alkohol. A teraz tak, droga mnie kieruje tylko w tą stronę. Most zniszczony, chyba że mi się udałoby go przeskoczyć. Jeszcze tak się zastanawiam, czy jest możliwość przeskoczenia tego mostu. Zębatka. Myślę, że przeskoczę. No. Przeskoczyłem. No to powiem wam, że to na zombiaków specjalnie nie powinno być dobrą osłoną, tak? Bo no dziwne to jest to, że rozbiłem most, zombiaki leżą. Zobaczymy jeszcze tu na drabince co jest. Zombiaki leżą, a tak naprawdę ja mogę przeskoczyć. Jeśli ja mogę przeskoczyć, to zombiaki, które są tak naprawdę nami, też powinny móc przeskoczyć, tak? Bez problemu, więc dziwnie jest troszeczkę zorganizowane to, no ale jest. Amunicja do jakiejś broni, lekki kastet to nam niepotrzebny, średnia apteczka. A co tu jeszcze ciekawego mamy? Ostrze, piły. Możemy sobie tu pozbierać, co się tylko da. Tu mamy... O proszę, przedmiot kolekcjonerski. To zbieramy go sobie, tu nie ma nic. Tu jest wyjście od drugiej strony. Na zewnątrz. No i w sumie z tej strony też nic... Aha, tu jeszcze mamy coś do przeszukania. Otwieramy wszystkie drzwi, niech się tu wietrzy, duchota trochę jest pojema. Troszkę tu jest duchota. Teraz ten przedmiot kolekcjonerski też nam będzie nadawał na okrągło. To już jest z tymi przedmiotami kolekcjonerskimi. Taka przypadłość. Stracę życie, nie stracę życie, nie jest źle. Mogę pohandlować z lejem, wiecie co, w sumie mogę... Aha, dość ciekawe, bo chciałem z nią pohandlować. Dostać elementy niezbędne, wiecie co? Na razie to odrzucę. Ale ciekawe to jest to, że żeby z nią pohandlować, to muszę najpierw wykonać jej zadanie. To jest najciekawsze. Dobra, na razie dokończymy jedno zadanie. Porozmawiam z tym człowiekiem, który nam to zadanie zlecił. Latareczka, gdzie jest latarka? Klawisz T. O, jest widniej. Dobra. Okej. Okay. Dostaliśmy niszczący tuczek do mięsa. 165, ale wiecie co, no... za dobre to nie jest. Teraz konserwy chcę.
Konserwy, chcę żywność w puszkach. No dobra, no. Możemy przyjąć to zadanie. Przynieś puszki z jedzeniem jej. Przynieś puszki z jedzeniem, ale cel nam zniknął. Ciekawe czemu. Ciekawe czemu. Jeśli ja sobie teraz wezmę i wejdę w ekwipunek w zadania, to w zadaniach pobocznych mam przynieść Himamandzie puszki z jedzeniem. Natomiast gdziekolwiek bym nie poszedł, to jeszcze sobie zaraz zerknę. W sumie mamy też szybką podróż tutaj, ale na razie mamy tylko to jedno miejsce, bo z przetrwania. Także nigdzie indziej się nie mogę przemieszczać. Koktajl motowa. O, to mi się przyda. Alkohol. Plecak Henry'ego. Możemy sobie jakieś itemki przerzucić. Pocztówka. Przedmiot kolekcjonerski. No to się przyda. O, kolejny koktajl. To jeszcze możemy zobaczyć, co tu będziemy mieli. Alkohol. Napój energetyczny. O, właśnie. Do regeneracji zdrowia to jest podstawa. Cel mi z niej zniknął i tak naprawdę nie wiem, co teraz mam zrobić, bo pewne zadanie fabuły nie chcę podejmować na razie. A zobaczę jeszcze, bo tutaj tak, tutaj już nie ma... Tu możemy sobie naprawić, to sobie naprawię od razu przedmiot. Nów do trzciny, tak, naprawiamy. I tu już nie ma nikogo, z kim mógłbym pohandlować. A żeby pohandlować z tą kobietą, to muszę przyjąć jej zadanie. Tu mamy co? Potężny gwoździniec. Aha, jeszcze Trevor nam coś daje. A wiecie co? Aha, to jest na zamianę tylko, bo już nie ma miejsca w EQ. To zrobimy tak. To zrobimy tak, skoro nie ma miejsca w EQ. Sprzedać nie mogę, bo muszę przyjąć najpierw to zadanie od niej. To może najpierw, gdzie miałem tego człowieka, który mogłem coś przechować? Którego mogłem coś przechować? On był gdzieś tutaj. On to by gdzieś był tutaj. Gdzie jest ten koleś? Przed chwilą go miałem. Nie pamiętam teraz oznaczenie. Chyba, że to jest... Nie, to jest handlu z Trevorem. Aha, tu mogę z nim pohandlować. No dobra, to wiecie co? To zrobimy tak. W takim razie sprzedam sobie... Takie duperelki, których nie będę korzystał, z których nie będę korzystał, bo z noża, w sumie noż to do tej bomby może mi się przydać, to może jeszcze bym sobie go zostawił. Natomiast tak, młotek, z młotka raczej korzystał nie będę. Prowizoryczna maczyta to z niej właśnie... Czy ja z tej maczyty korzystam? Ja to powinienem mieć ulepszone, z czego korzystam. No mam ulepszone, aha, pewnie korzystałem z tego. Pewnie korzystałem z tego, więc prowizoryczna maczeta... A, mam lepsze. Na razie nie będę tego brał. Prowizoryczny tasak. Tasak jest dość mocny, ale... O, tą maczetę sobie zostawię. 214, bo ona jest dość dobra. To 147 sobie sprzedam. Kij baseballowy też sprzedam. Kij baseballowy sprzedam. Zawsze troszkę pieniążków. Pistolet sygnałowy na razie mogę zostawić, tak, ale... Ale też go pewnie będę chciał gdzieś później upchnąć. Mocny kastet. Kastet też mi jest niepotrzebny, nie będę z niego korzystał przecież. Prowizoryczny nóż, nóż kuchenny. I teraz te rzeczy musiałbym sobie... To sobie teraz weźmiemy. I teraz te rzeczy musiałbym sobie wziąć i gdzieś na przechowanie dać. Bo z tego raczej nie korzystam. A niech to gdzieś tam będzie. Tylko kurczę, gdzie jest ten koleś? Może on był na górze. Nie no, niemożliwe. Niemożliwe. Dobra, zrobimy tak. Zobaczymy, co w ogóle mogę stworzyć tutaj. Zagwózdkę do... Do czego? Męczący klucz nastawny. Nie. To mi się nie opłaca, bo z tego nie korzystam. No i wiecie co? Teraz to w sumie... No coś tu jest nie tak. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Ten nic. Gdzie ja mogłem przechować te itemki? Zdobądź łódź. Aha, to będzie teraz kolejny już cel fabuły. Tutaj też u tych nic nie ma. O, żołnierz się bawi jakąś pałką. Zamiast wziąć się do roboty, też jakąś pałką bawi.
Dobra, wiecie co? Nie wiem, o co tu chodzi, dlaczego... Chyba, że tutaj? Vine? Handluj. Broń rzucana. No nie, to nie o to chodzi, ale... Ale... mocny łom... Jeszcze możemy mu coś sprzedać. Łom mu sprzedamy, tasak mu... Będziemy sprzedawać, czy nie? 194, dobra, sprzedamy. Sprzedamy mu tasak, maczeta nie, oczywiście. 99, klucz następny. Właśnie, to jeszcze miałem sprzedać. To mi jest niepotrzebne, mam tylko nóż kuchenny. Pistolet sygnałowy sobie zostawiamy. No i teraz lecimy do tej kobiety. Dobra, to najpierw musimy przyjąć zadanie w takim razie. A dopiero później będziemy mogli z nią pohandlować. Niedaleko stąd, 270 metrów, spoko, całkiem niedaleko. Całkiem niedaleko, no ale dobra. Nie mamy innego wyjścia, jeszcze tu mamy magnes do podniesienia, batoniki w sumie są niepotrzebne. Tu jest kolejna możliwość handlowania. Zdobądź łódź, to na razie zostawiamy. Dobra, musimy tam się skierować, tylko teraz zastanawiam się, którą drogą. Gdzie mamy drogę, żeby tam iść? Pewnie tutaj. Jeszcze sobie zobaczę. Czy jakbym teraz poszedł w prawo? No tak, dokładnie, wzdłuż ulicy. Wzdłuż ulicy, także powiem wam, że... Może nie będę się aż tak gubił. Ale łatwo nie będzie. Tylko tu jest chyba samochód. Tak, tu jest samochód. Także o tyle proście, że ja mogę teraz samochodem jechać. Więc wykorzystam sobie tą sposobność. Przewracaj się, złomiarzu jeden. Nie będę marnował na ciebie niepotrzebnie rzeczy. A, ale leci. Zanim bym siadł, żeby nie przewalił. Leżysz? Leżysz. To ma ile? 159. Dobra. Możemy zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. Tu mam jakąś baterię. Napój energetyczny. To sobie zbieramy. Tu mamy przedmiot kolekcjonerski. Przewodnik po wyspie, o proszę. Zębatka. Okej, dobra. Wsiadamy do samochodu w takim razie. Pierwszy raz poruszamy się samochodem z Dead Raptide i powiem wam, że fizyki niewiele zmieni. Tak samo fizyka jest taka niespecjalna w tej grze. No ale cóż, jest jak jest. Co ja przywaliłem? Dobra, tu mamy kilku jeszcze klientów. No, co chce przyjechać, to ich... To idzie się mijam. Dobra, dwóch leży. Albo one omijają, albo jak ją omijam. Wydaje mi się, że tutaj kogoś słyszałem. Nie wiem, czy to jest przypadek. Czy faktycznie ktoś tu potrzebuje pomocy? O, jeszcze szwendacz. Szwendacz z głowy. Tu coś możemy wziąć. Napój energetyczny, konserwa. Aha, konserwę możemy wziąć. A ten co robi w tym silniku? Aha. On chyba nie żyje. Dobra. Tutaj nie ma już nic. Mamy samochód. Dobra, no to co? Lecimy dalej w takim razie. Jeszcze możemy sobie... A, tu jest szwendacz jeszcze. Dziwne, że nie podszedł pode mnie wcześniej. Tu mamy jeszcze jakieś duperelki do wzięcia. Kolejny leżący samochód. Dobra. Tu raczej już się nic nie znajdzie. Aha. Chyba, że zombiak. Zarażony. Nie ma klienta. Dobra, wsiadamy w takim razie do auta i jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Mamy 80 metrów do przodu. Także już jesteśmy blisko. 30 metrów. 30 metrów, no to jest w tym miejscu, tak? Tylko teraz pytanie, czy tu nie będzie więcej zombiaków? Bo chyba będzie. No będzie, tak jak myślałem. Troszkę trzeba ich porozjeżdżać, zanim wysiądziemy.
Jeszcze mam jednego. I jeszcze tego z tyłu. Dobra. Już sobie możemy zawrócić na przyszłość. I tutaj poobchodzimy, zobaczymy, co tu ciekawego jest. Tu mamy tak. Jakieś stoisko z owocami, które było. Szwendacz leży. System określania, czy zabiliśmy wroga, czy nie, jest, powiem wam, bardzo podobny do poprzedniej wersji, ponieważ tak samo na żółto mamy osoby, które... O, przedmiot kolekcjonerski. Tak samo na żółto mamy osoby, które zabiliśmy, tak, a na biało osoby, które trafiliśmy, więc to jest dość fajnie rozpracowane. Tu jeszcze zabieramy z półek, co tylko się da. No i lecimy. Lecimy na pierwszą tą przyczepę kampingową. Tu musimy gdzieś poszukać z przodu, pewnie w tych przyczepach. W międzyczasie obrabowujemy wszystkie rzeczy. Pobijany kij, to nam się raczej nie przyda. Mamy akumulator. Ten koleś nie żyje. Leki przeciwbólowe jakieś. No powiem wam, tu parę rzeczy idzie przeszukać, tak? Sporo tych rzeczy tutaj można poznajdywać. Jakaś zapalniczka. Akumulator, ale jeszcze tu mamy szwendacza. Szkoda mi moich narzędzi, więc wykopę już go. No powiem wam, troszkę się tu wzbogacimy. Troszkę tych przedmiotów jest, co tylko się chce. To można zbierać. Tu mamy jabłka. Aha. Te dźwięki chyba sygnalizują... O, szwendacz. Te dźwięki sygnalizują, że ktoś chyba będzie leciał. Albo, że ktoś tam jest. Mamy kolejny akumulator. Znaleziony. No dobra, idziemy tam. Nie mamy innego wyjścia. Jeszcze możemy w międzyczasie sobie zerknąć, co jest tutaj. Insulina. Klucz nastawny. O, szwendacz. Szwendacz leży. Klucz nastawny to nawet nie biorę. Tu jeszcze jakieś rupiecie. Jakieś rupieć, jakieś pieniążki, zblokowany szwendacz, który się nie może wyjść najprawdopodobniej z tego miejsca. W sumie się mu nie dziwię, bo ja też nie mogę wejść w to miejsce. Ha, ciekawa sprawa. Parasol, który... A, ale przywalić może. No, jakoś się tam go udało dobić. Dobra, zbieramy sobie jeszcze tutaj rzeczy. Tu możemy sobie zregenerować teraz zdrówko. No wiecie co, myślę, że tu już chyba wszystko przetrzepałem, tak? Już to chyba nic raczej nie znajdziemy. A nie wiem, czy ja tutaj byłem, tu chyba nie byłem. Byłem czy nie byłem? Tu wejść się nie da. Tu chyba nie byłem. Tutaj przejść można, tu można coś wyciągnąć, ale tylko 10 dolców. No w takich miejscach, gdzie ciężko jest trafić, tak? Że trzeba się rozglądać, żeby tu wejść, to powinni dać coś lepszego niż 10 dolców. Alkohol, jakiś przedmiot kolekcjonerski, albo troszeczkę więcej kasy. Może dużo więcej kasy. Dobra, tu już nic nie znajdziemy. Raczej nic, więc lecimy dalej. Tutaj coś jest w środku, w tym namiocie? Nie ma nic. A, tego nie otwieram jeszcze. Nóż nurkowy. Nóż nurkowy to się przydaje chyba do bomby samoprzylepnej. Nie wiem, jak to jest w tej wersji, w poprzedniej wersji tak było. Ale na razie sobie z tym damy spokój. Ktoś tu chyba będzie w środku, bo już go słyszę. Więc do wewnątrz będę musiał wejść, ale to wyjdę za chwilkę. Tu co mamy? Owoc, owoc, owoc. Same owoce. A zdrowie... O, magnes. A zdrowie mam na razie zapełnione, także
Nie muszę się martwić. No i mamy. Mamy jakiegoś szwendacza. Wow! Co to jest? Co to było? Co to było? To mnie coś jakiś prąd jakby mnie poraził? To wyglądało, mnie prąd poraził w tym miejscu. No powiem wam, że aha, jest tu prąd. Jest tu prąd. Wiecie co? A teraz tak, najchętniej bym to z broni strzelił i wysadził wszystkich w powietrze. Ale tak za bardzo nie ma możliwości. Dobra. Nie rozejrzałem się dobrze. Nie rozejrzałem się dobrze i zostałem zaskoczony przez napięcie. Tylko teraz tak, napięcie nie za bardzo chyba będę miał możliwość wyłączyć. Zaraz zobaczymy jeszcze dokładnie. Tylko najpierw przeszukamy sobie jeszcze te miejsca tutaj, bo tu coś powinno jeszcze być. Środki przeciwbólowe mamy. Akumulator i jeszcze jedno miejsce do przeszukania. Tu mamy owoc. Owoc mi jest niepotrzebny. Tutaj? Tutaj. Tu coś powinniśmy znaleźć. Mamy. Mamy akumulator. Ok, no to w tym momencie będziemy musieli wracać się, bo już niczego więcej nie potrzebujemy. Ale zanim to zrobimy, jeszcze wiecie co? Chcę się wrócić tutaj koniecznie i zobaczyć, co tu jest grane. Co tu jest grane? Czy tu w ogóle można... Można wejść. Można wejść, tylko nie można przechodzić na... na to napięcie. Bo jak przejdę na to napięcie, to mnie ono zabije. Dobra. Chociaż czuję się, powiem wam tutaj, troszeczkę osaczony. Aha. Ha. To jest ten koleś, który wybucha. Tylko powiem wam, zastanawiam się, co się stanie, jeśli ja go wypuszczę. Jeśli bym go wypuścił i spróbował uciec, ciekawe, czy on wybuchnie, czy nie. I jak on wybuchnie, co się stanie z tymi wszystkimi rzeczami? Czy te wszystkie rzeczy też wybuchną? Bo tu mamy butle, tu mamy wszystkie... prąd. Dobra, to ja może sobie najpierw wyjdę, zregeneruję życie. Wiecie co, mam ochotę go wypuścić, bo chcę zobaczyć, co się stanie. Kolo jest bardzo agresywny, słychać po odgłosach. A tylko zanim go wypuszczę, jeszcze sobie zbierzemy, zregenerujemy życie. Do porządku. Czym się tylko da. Tu mamy jeszcze jedno jabłuszko. Jeszcze gdzieś tu jakieś jabłuszko powinno być. Jest. Ok. I teraz możemy go wypuścić. Zobaczymy, co się stanie. Tylko jak my go wypuścimy, to musimy uciekać. F. O. Wybucha? Wybuch. Wybuch, kupa dymu z niego została. Ale powiem wam, że nic tu nie wysadziło. Nic tu nie wysadziło. Ja wejdę do środka, zobaczę, co tu w środku ciekawego było u niego. Mamy nieszkodliwą pałkę. No to powiem wam, dla pałki... Tu mogłoby być coś ciekawego, ale wymaga umiejętności poziomu trzeciego, także... No pewnie by to byłaby jakaś ciekawa broń, tak? Ale niestety... Muszę mieć lepszą umiejętność, żeby ją otworzyć. Dobra, w takim razie nie ma co już kombinować. Tu mamy wszystko już, co potrzeba było znalezione. Samochód. Ja tym samochodem jechałem, więc pojadę teraz tym samochodem. Zmieni wóz. O, mamy jeszcze zombiaka. Możemy go po drodze obsłużyć. I możemy się powoli wracać. Pytanie, czy ja dobrze jadę? Mamy tutaj drogę, tutaj... Nie. Aha! To my musimy jeszcze dalej jechać. My musimy jeszcze dalej jechać, dostać się tutaj do jakichś innych regionów. Tylko wiecie co? Teraz, żeby dalej podjechać, to ja będę musiał tutaj... Ta droga chyba będzie nieprzyjezdna. Zaraz to sprawdzimy, czy ta droga jest przyjezdna, bo jeśli nie, to pojadę prosto.
Tylko też nie wiem, czy tam prosto dojdę. Musimy do jakiegoś jeszcze obozu chyba podjechać. A zaraz dokładnie zobaczymy, co to będzie za obóz. Tu w lewo mogę wjechać? Nie mogę. Mogę tylko wejść. Tu w lewo mogę tylko wejść. To ja bym jeszcze postarał się... Ja bym jeszcze postarał się może podjechać troszkę bliżej. Zobaczymy, co się stanie, jak mam 138 metrów. Tutaj też jest jakieś przejście. Może też by nie było głupie to przejście, więc powiem wam, że może bym tu podjechał. Może troszkę byłoby bliżej. 128 mi zostało. 90. Jestem... Aha, pomóż Mugambę. Muszę zabić tych kolesi, tak? Żeby pomóc Mugambę. Dobra, okej. Okay. Ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. A tu mamy chyba zbira. To jest zbir? To jest zbir. Odblokowana pozycja w notatniku. Zbir. Poziom 15. O, jeszcze szwendacz. Szwendacza nie problem dobić, tak? Gorzej jest z tym zbirem. No, z nim się będzie trzeba namęczyć, powiem wam. Dobra, jednej ręki już nie ma. Ale jeszcze ma drugą, którą może walczyć. Ała. Oto od niego troszkę oberwałem. Przydałaby mi się w sumie furia. Jakbym miał furię, to bym mógł go dojechać furią. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden klient. Dużo życia mają te zombiaki. Dużo życia mają te zombiaki. Dobra. Okej. Okay. Dojechałem go furią. Dojechałem ich furią. To już będzie o wiele prościej o tyle. Zbieramy to, co po nich pozostało. No i możemy tu do kogoś podejść. O, do tego klienta możemy podejść. Możemy z nim porozmawiać. Także użyjemy drabiny w tym celu. Okej, okay, dał nam coś. Ale co on nam dał? Ja nie widzę w ogóle, żeby on co nam coś dał. Chyba, że jakieś pieniążki nam dał. A, pieniążki pewnie. Pewnie pieniążki, chociaż nie zauważyłem. Dobra, okej. Okay. Dał nam to nam dał, co nam dał to nam dał. Jeszcze go obrabujemy, bo dał za mało. Możemy obrabować? Powinniśmy móc obrabować, bo... Kurczę, tylko wejść nie mogę. O, mogę. Dobra, zbieramy, co tutaj mamy. Tu mamy jakieś przedmioty u niego. Że on nas nie pogoni teraz, chyba że w ramach wdzięczności postanowił nam darować tą kradzież, tak? Dobra, jabłka mi są niepotrzebne, bo jabłka już... zdrowie mam zregenerowane. Więc teraz tak, tu jeszcze podejdziemy sobie od drugiej strony, zobaczymy... Co tu możemy znaleźć? Te parasole, powiem wam, są zbugowane, bo nie można przez nie przejść. A to aż tak nie powinno mi blokować. Klej, drut... właśnie, naprawa. Naprawa. To sobie będziemy musieli ponaprawiać te przedmioty, które mam. Tu jeszcze jakiś drucik. O, szwendacz. Szwendacz leży. Dobra, wiecie co? Chyba tędy będę musiał przejść. Tylko teraz tak. Droga mnie kieruje... Nie, nie tędy. Jestem za daleko. Jestem za daleko. Muszę się wrócić. A to jest co? Domek na skrzyżowaniu. Nie wiem, co to w ogóle jest ten domek na skrzyżowaniu. Zaraz się wrócimy. Ale czemu ja tak daleko w sumie zajechałem? To też nie wiem, nie jestem pewny. O, tu coś jeszcze mamy. Do wzięcia. Tu jeszcze coś jest. Tu jeszcze coś jest. A tak dokładnie, to też nie przeszukałem. Dobra, wracamy się do tyłu, bo tutaj od tej strony to raczej już nie mamy czego szukać. Do tyłu i będę musiał dojść... No chyba, żebym tu gdzieś na skróty przeszedł. Gdzie co, ewentualnie podejdę sobie w to miejsce.
Ale to w sumie to nie było daleko. Dobra, to jest ten samochód. Jeszcze zobaczę ten domek na skrzyżowaniu. O co z tym domkiem na skrzyżowaniu chodzi? Tylko ten GPS usuniemy sobie, żeby mi nie przeszkadzał. Tu mamy tylko owoce, więc owoce nie, mi są niepotrzebne. Domek, aha, to jest tutaj ten domek na skrzyżowaniu, gdzieś tutaj. Tu u góry? O proszę, przedmiot kolekcjonerski. Aha, to ten domek na skrzyżowaniu to pewnie to będzie, o, w śmietniku jeszcze możemy coś znaleźć. Co to było? O, zombiak z tyłu. Szwendarz mi tu z tyłu przyszedł. A tego kolesia przyszteletowali. Też ciekawie, ciekawie to powiem wam wygląda. Dobra. Okej, to zbieramy w takim razie. Tu mamy jeszcze, zejdziemy sobie na dół. Zobaczymy na... Aha, tu jest ten domek. O proszę, tu możemy wejść w ogóle. No, to jest ciekawe. To jest ciekawe, my do tego domku możemy wejść. Nam się całkowicie tekstura... Znajdź dwa przewody elektryczne. Tu chyba będzie jakieś zadanie, wydaje mi się, poboczne, a ja to zadanie przyspieszyłem, tak? Zrobiłem w ten sposób, że je przyspieszyłem. I przełączyło mi się od razu na szukanie tych przewodów, ale łatwo nie będę miał. Wow! No to powiem wam, mam w ogóle apteczkę? Mam. Sobie tą apteczkę łyknę, jeszcze w międzyczasie zajął mam tych kolesi. Tych kolesi tu było sporo w tym domku. Zasilacz. A to jest chyba to, czego szukam. Tylko teraz tak patrzę. A, tu jesteśmy wewnątrz tego domku. No, domek niby nie był duży, ale zobaczcie, tu ma jeszcze ogródek, jakiś plac ogródek. Natomiast teksturka tego domku jest wczytywana osobno, tak? Czyli musiała nam się całą parę wczytać ponownie, żebyśmy mogli przejść. O proszę. Kolejni klienci. Tak to zrobimy. Ale i tak nam troszkę tych klientów do nas podeszło. I tak nam troszkę podeszło, mimo że ten koktajl rzuciłem. Dobra, jeszcze jedną apteczkę sobie zastosuję, bo mocno mnie obili. Tu mamy... Tu możemy przez szybkę skasować paru zombiaków. Jeszcze jeden. Ale to już jak wyjdziemy. Tu jeszcze jakieś śmierdzieli. Kilku mamy. Toksyczny szwendacz. Odblokowany jakiś tam postęp. Dobra. Tego klienta mamy już z głowy. Tu mamy alkohol. Mamy przedmiot kolekcjonerski. Tego nie możemy otworzyć, chociaż też by pewnie było ciekawe. Rurka aluminiowa, owoce do regeneracji życia, kanabo zepsute, płytki drukowane, klej. No troszkę tych przedmiotów, powiem wam, jest. Wyważymy sobie te drzwi, zobaczymy co jest jeszcze dalej. O proszę, za pierwszym razem się udało. Udało się za pierwszym razem i jeszcze tu mamy resztę tych szwendaczy. Gincie, szwendacze, dobra. Tego mamy z głowy. No i w sumie tu już nic nie ma, tak? Tu już nic nie ma. Szwendacza mamy załatwionego. Batonik możemy sobie zebrać. I jeszcze dla pewności sprawdzę. Żebym się nie musiał wracać. A nie, no chyba nic nie ma. Zobaczymy, czy faktycznie dotarcie do tego domku było jakimś tam zadaniem pobocznym. Bo najprawdopodobniej, kiedy... A takie zadanie poboczne będę mógł potem, będę musiał realizować, to najprawdopodobniej zrealizuję je wtedy od razu, tak? Bo będę mógł dostarczyć coś, co już mam w ekwipunku. Ale to zobaczymy w trakcie. Kiedyś może jak takie zadanie przyjmę, to mi się to przypomni. Ta akcja. Także zbieramy jeszcze, co tu pozostało. Tu z tej strony też nic nie widzę, oprócz szwendaczy. Dobra, wychodzimy na zewnątrz w takim razie. Nie ma czego szukać. Wychodzimy z powrotem. Tutaj drzwi, przez które się nie przejdzie. A tu coś jeszcze możemy wziąć. Klej, aha. To jeszcze weźmiemy. No to tworzymy osłabiający kij. To też nie. Nieprzydatne. Dobra, wychodzimy w takim razie na zewnątrz. No i znowu mamy wczytywanie mapy. Nadal jesteśmy w rozdziale drugim misji.
Wykonujemy oczywiście zadania poboczne. No i mamy... Aha, jeszcze musimy porozmawiać z tym... No tak, z tym Harlow, czyli musimy z potem tego Harlow jechać. Teraz tak się tylko zastanawiam. Wiecie, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że... aha, bo to jest zadanie poboczne. Dobra. Mam pewnie... No tak, zadanie główne mi się włączyło, czyli muszę to poboczne z powrotem przyjąć. Okej, i teraz z powrotem przyjąłem sobie na ten cel poprzedni, 70 metrów. Dobra, robimy to tak. Przyjdziemy sobie może tą wodą. Chociaż tu pewnie zaraz będą mnie atakować jakieś stworki, ale to nic. Jakoś sobie może poradzimy. Wychodzimy na zewnątrz i patrzymy, co nas tutaj czeka. A czeka nas... O ludzie, ten topielec! No to powiem wam, że... Że nieciekawie. Powiem wam, że nieciekawie. Przydałaby mi się na tego topielca Furia. Tu jest jakieś ostrze. Tego topielca będę musiał zabić, tylko że Furii jeszcze chyba nie mam. Troszeczkę mi do tej Furii brakuje. Więc najpierw zabiję parę zombiaków. Może mi się ta Furia włączy. Ale to zobaczymy za chwilkę. Dobra. Jeszcze jedna kobieta mnie maltretuje. Dobra, tu już mamy jakieś męczące, coś wzięliśmy. No i wracamy się do tego, zaraz zobaczymy, czy ja tą Furię włączyć, a w ogóle jestem w stanie ją włączyć. On żyje, ten koleś? Gdzie on się... O, jest. Mogę. Dobra, mogę. Okej, okay, topielec leży. Topielec leży. Furia się zakończyła. Dobra, to będzie na tyle. To będzie na tyle i teraz na spokojnie już mogę sobie przeszukać te miejsca. Tu do środka wejść nie mogę. Tutaj. Tutaj w sumie też nie ma po co wchodzić. Tam? Nie no, tam muszę jakoś wejść. Tylko teraz pytanie, drzwiami się nie dało, chyba że jest jakaś drabinka. Chyba że jest jakaś tutaj drabinka. Tak się wydaje, aby trzeba było drzwiami wejść, tak? A drzwiami nie mogę wejść. Nie mam oznaczonej możliwości wejścia drzwiami. No to to jest, powiem wam teraz, ciekawostka. Znajdź swój cel w obrębie oznaczonego zielonego obszaru widocznego na mapie. No to to ja wiem, tylko pytanie, jak ja mam się tam dostać, tak? Mam szwendacza tutaj z tyłu. Ale do szwendacza nie dostanę się, jeśli nie wejdę do domku. A do domku nie mogę wejść, bo mi gra nie pozwala. No to jest jedno z drugim związane. Jeszcze tu bym musiał poszukać czegoś do regeneracji zdrowia. Mięso topielca. Dołem jeszcze przejdźmy, może dołem czy czegoś. Jakiegoś wejścia nie będzie, ale dołem nie widzę żadnego wejścia. Wygląda na to, że wejście jest tylko górą. No to dlaczego ja w takim razie nie mogę przejść przez te drzwi? Te drzwi wyglądają jakby... Jakbym powinien je otworzyć, tak? Jakbym powinien je otworzyć, ale tych drzwi nie mogę otworzyć. Czy to jest kolejny bug tej gry? Powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia. Drzwi nieotwieralne. Tak zaglądam jeszcze do środka, czy tam nie podejrzę czegoś, ale... Ani z góry, to znaczy jeszcze tam jest jakaś skała, jeśli bym z tej skały skoczył. To może by coś z tego było, tylko... Teraz tak, skały są po tej stronie jest jeszcze to przejście. No na skały to ja raczej nie wejdę. Mało prawdopodobne, że mi się udało na skały wejść. Więc powiem wam, że nie mam pojęcia, co tu może chodzić. Mogę jeszcze przejść na drugą stronę. Tu mam jakieś przejście, ale to jest chatka w wiosce Mataka. Chatka w wiosce Mataka. No to też mógłbym wejść, to pewnie mi się też wczyta misja, bo to też jest teren niezależny.
No tak, wszedłem, tylko że co z tego? Bieżące zadanie mam takie samo. Aha, jeszcze mi się pewnie maczeta skończyła. Muszę sobie... No tak, skończyła mi się. Muszę sobie ją wymienić na inną. A, to jest Bir. Ojejku. No. Bez przesady, tak? Bez przesady, panie Zbirze. Dobra. Spróbujemy go już załatwić w ten sposób. O, jeszcze ten śmierdziel mnie od tyłu bierze. A właściwie kilku śmierdzieli. Oni obrywają, ale ja też obrywam w międzyczasie. Ale dźwięki... Dźwięki to wydają ciekawe, powiem wam. I znowu muszę apteczkę... Aha, apteczki już nie mam. No to powiem wam, że nie jest ciekawie. Tu mogę wejść sobie... Nie, nie dziękuję. Nie dziękuję, tu nie wchodzę. Wiecie co, w sumie to nawet nie było dobre pomysł, że tu wchodziłem, bo ja nawet nie wiem, co ja tutaj mam brać, czy po co mam tutaj iść. A wyprowadzamy się stąd. Wyprowadzamy się stąd, jeśli będę miał jakiś cel poboczny, żebym wiedział, o co w tym chodzi, to może tutaj przyjdę, bo być może nawet jeśli tu jestem, to i tak nic mi to nie da, więc nie ma sensu, żebym kombinował. Ale widzę, że to, że zmieniłem teren i mapka się przeładowała, wpłynęło na to, że potem mi się te stwory zrespiły i obawiam się, że tu będziemy jeszcze z powrotem tego... No tak. No i właśnie to jest ten ból całej tej akcji. Kurczę, i teraz tak. Ani... Teraz zaś będę musiał z nim męczyć. Apteczki nie mam. Jakoś będę musiał poszukać czegoś do regeneracji życia. A to też łatwe nie będzie. W ogóle to był zły pomysł. To był zły pomysł, żeby się stąd usuwać. Tu przejść nie mogę. Wiecie co, ja to zrobię w ten sposób. Ja się przeloguję, bo być może te drzwi mi się wtedy odblokują. Ja się przeloguję, chcę wyjść. I dam sobie potem opcję kontynuuj, bo być może wtedy, wtedy te drzwi mi się prawidłowo ustawią. Tak, zaraz zobaczymy. A gdzie jestem teraz? Aha! Przy przelogowaniu przyniosło mnie do obozu. No ciekawe. Ciekawe, powiem wam. A tego to bym się nie spodziewał w takiej sytuacji. Przeniosłem ją po prostu do obozu. Dobra, mniejsza o to. Teraz widzę, że będąc tutaj w obozie mogę coś już jej dać. Tą konserwę. Okej. Dostała konserwę. I cel mam przynajmniej zaliczony, ten, którego wcześniej nie widziałem. Natomiast tutaj jeszcze... Tu mam o tą łódź, się pluje ta kobieta, więc na razie to zostawimy. Ja przyjąłem to zadanie od tej osoby, tylko że w tej chwili to zadanie mam dalej niezaliczone, bo je nie dokończyłem. Wychodząc sobie w zadania, wejdziemy sobie w to elektryfikacja, bo to było znaleźć dwa przewody elektryczne. No i muszę się z powrotem udać te 380 metrów. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu, muszę lecieć jeszcze raz, bo teraz już nic innego nie wymyślę. Tu mamy samochodzik, także samochód sobie oznaczam. Nie wiem, czy tą samą w sumie drogą jechać, czy może... A, tutaj się zatrzymamy. Może się tutaj zatrzymamy. Ale tylko, jak już tu jestem, to sobie chociaż przedmioty naprawię. To sobie chociaż przedmioty naprawię, już nie będę musiał później biegać. Tu mamy jakiś nóż do trzciny, tasak męczący. Nóż do trzciny. Aha, chyba mam jedno miejsce wykuł. Kolejne mi się odblokowało. No tak, odblokowało mi się kolejne, z tym tylko, że tak, 214 to jest dość dobre. To jest dość dobre, bo to, co mam, 293, 313, 300, okej, okay, to jest ten koktajl. 214 i mógłbym to jeszcze ulepszyć, tylko żeby to ulepszyć, to muszę to pierw naprawić.
Także najpierw to sobie naprawimy, co mamy w eku, i teraz możemy sobie ulepszyć tą maczetę. I mamy ile? 308. O, to już jest coś. To już jest coś. Co jest najmocniejsze? To ma 308, 313, 273. Tasak, dobra. To na razie będziemy tym walczyć. Co sobie przed chwilą zrobiłem. No i co? Nic mi nie pozostało, tylko teraz lecieć zgodnie z tym celem. Lecimy z powrotem do samochodu i tym samochodem udajemy się z powrotem na samo miejsce. Tylko powiem wam, naprawdę nie wiem, co jest grane, że ja nie mogę tego w żaden sposób... O, to mnie jeszcze zablokowało. Że ja nie mogę tego w żaden sposób tam wejść do tego miejsca. O co w tym chodzi? Pojęcia nie mam. Być może to jest jakiś kolejny bug. Zobaczymy za chwilkę. Na razie mamy do celu tutaj 180. Tu można coś zabrać, ale co? Tak by coś tu mi było potrzebne. Być może konserwa jakaś. O, ile tych zombiaków tu jest, zobaczcie. 5 klientów. Więcej. No, to nieźle ich tu było. To nieźle ich się tutaj przyznajdywało. Ale cwanie ono miło mija ten samochód. On nie jedzie prosto na samochód, tylko mieliście bokiem, tak? Ciężko jest go wtedy przejąć. Dobra, zobaczymy, co ja tu mogę wziąć. Bo coś tu mogę wziąć oznaczonego konkretnego. Napój energetyczny, konserwa. Konserwę mogę wziąć, dobra. To konserwę biorę. Kasa pod samochodem. Nie zostawimy przecież kasy. No i mamy 140 metrów. Teraz tak, do przodu tutaj się kawałek uda. I wiecie co, może teraz tą drogą jednak pojadę. Właściwie nie pojadę, tylko podlecę. O, może nie ma sensu, żeby tamtą drogą leciał, jak już jestem blisko tego przejścia. Także tu sobie wysiadam. Sprawdzam jeszcze, czy jestem w dobrym miejscu. Nie tutaj, za wcześnie. Tu jest to miejsce, gdzie byłem wcześniej po te narzędzia. A ja muszę przejść troszeczkę dalej. A, dokładnie tutaj. Dobra, samochód zostawiamy. Ze względu na to, że tu przejść nie można, muszę się przebiec. No, ale mi tu zęby pokazujesz, kurde, złośliwcze jeden. Wow, ile ich tu jest? Troszkę powiem wam. Troszkę ich tu naszło. No, nieźle. Nieźle. Nieźle mnie obili. Nieszkodliwy prowizoryczny tasak. Tego brać nie będziemy. Tutaj no, przydałoby się, kurczę, coś do regeneracji zdrowia. Paliwo jakieś. Tu też coś jeszcze można znaleźć, ale niestety nic do regeneracji życia. Dobra, lecimy z powrotem. Lecimy do przodu, już nie ma co szukać. Telefon. Zawsze to coś. Tutaj mamy jakiś domek. A przy okazji drugą od drugiej strony idę do celu, to przynajmniej mam możliwość też poznania jakichś nowych tras, nowych znalezienia nowych przedmiotów kolekcjonerskich, tak? Zawsze to jest jakiś tam plus. Dobra, kolejny leży. A to jest kto? Ten boss. Wiecie co, z nim to nie będę walczył, po prostu mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce, za dużo roboty. Ale pieniążka mnie pogardza. On jest wolny, to nie problem go aż taki bardzo ominąć. Oj, oj, oj. No to powiem wam, troszkę jestem w tyłku. Troszkę jestem teraz w tyłku. A ten boss mnie jeszcze z tamtej strony atakuje.
tego sobie już dobijemy. Okej, okay, ten leży. Jeszcze nie jest źle, jeszcze nie jest źle, ale dobrze powiem wam, też nie jest. Muszę znaleźć koniecznie coś do regeneracji zdrowia. Aha. Klient wybuchowy. Sprowokujemy go. O, nie sprowokował się. Co on taki nieprowokowalny? Dobra. O, kupa dymu tylko. Powiem wam, to mi się podoba w sumie w porównaniu do poprzedniej wersji, bo do poprzedniej wersji nie było tego efektu dymu, jak on wybuchnął. Tego efektu było dymu nie było, to się dzieje w tej wersji. Dopiero się pojawił taki efekt. Czyli w grze Dead Island Riptide. Dobra, to już w sumie nie ma czego szukać. Nóż mi raczej będzie niepotrzebny. A 50 metrów, idziemy w tą stronę. Dobra, kolejny klient leży. Wow, tu jest jeszcze dwóch kolejnych. Nie zauważyłem ich, powiem wam. Ale go już dobijemy w ten sposób. Alkohol, osłabiająca siekiera. 30 metrów. No i jesteśmy w sumie na miejscu. No i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Tylko teraz pytanie, czy nam się odbugują te drzwi. No! Chyba sobie żartujesz. Chyba sobie żartujesz. No co za koleś. Właściwie kolesiówka. Szepnęła nas dosłownie nożem. Tak, rzuciła w nas nożem. I nam odebrała całe życie z tego noża. No ale cóż, takich kolesi też mamy, którzy nas będą rzucać. Musimy się z nimi liczyć. Kasujemy ich. Jeszcze jeden z tych. Taki napastliwy. Dobra. Mamy ich z głowy. Tu chyba będę musiał znowu użyć furię na tego grubasa. Jeszcze tu ktoś chętny? Nie ma chętnych. Odblokowało się coś? No i wiecie co? Nie odblokowało się. I nie odblokowało się. I teraz naprawdę nie wiem, czy nie odblokowuje się dlatego, że to jest jakiś bug. Albo nie. Zobaczcie, jest tu chyba wejście. Jest tu chyba wejście, tylko o tym nie pomyślałem. Tutaj na te beczki można wskoczyć. No dokładnie. Na beczki i do góry. No tak, widzicie, jak się nie pomyśli czasem od razu, to właśnie tak później wychodzi. Tu trzeba tymi beczkami przejść. Dobra. Możemy sobie przejąć tego klienta, jak tu już jesteśmy z tyłu. No i teraz z tyłem można wejść. I teraz ja to rozumiem. Dobra. Kabel. Kabel mamy zebrany. Naprawimy sobie jeszcze tylko te przedmioty, którymi walczę. No i wchodzimy do środka. Oj, teraz mi to kiepsko wyszło. Co takie opóźnienie ma? Ja klikam, to ma jakieś takie opóźnienie przy niszczeniu. Dobra. To jest kto? Wybuchacz. No. No, chyba sobie żartujecie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Po raz kolejny zginąłem dosłownie przez jakieś... No, wtedy to zginąłem dlatego, że nie ogarnąłem sytuacji, tak? Ale teraz naprawdę w chamski sposób zginąłem. Z tego względu, że zablokowałem się na nim. Chciałem go ominąć. Niestety nie ominąłem go. Gdzieś mnie zblokował ten koleś i przez to mi się zginęło. Trudno. Dobra. Wracamy się z powrotem. Już go przynajmniej nie ma. Mamy magnes. Co tu jeszcze mamy? Duża bateria. Mamy flara. Drucik. Szmata. Kabelki. Jest. Są kabelki. Dobra. To co potrzebowałem, możemy sobie jeszcze pozbierać coś, co mi się może tutaj przydać. No, drzwi to w sumie nie muszę zamykać. Dobra, nic innego nie ma. Wyjść mogę teraz drugą stroną? A no, zobaczcie, drzwi były zablokowane. Więc tu się przejść nie dało. A tymi podwójnymi drzwiami, no tak, nie dało się, bo też są zablokowane. Dobra.
To by wyjaśniało wszystko. Więc możemy się teraz już wracać, wychodzić stąd, tylko nie tędy. Teraz to już trzeba drzwiami. No i co, wracamy się do auta. Nie mamy innego wyjścia. Wracamy się na samochód i będziemy jechać z powrotem do naszego miejsca. Do naszego miejsca, w którym cel ten poboczny zaliczymy, tak? Tylko teraz zastanawiam się, którą stroną. Może tą samą drogą, gdzie szedłem wcześniej. Także lecimy tym samym regionem. Tutaj przez płocik. Z nimi już nie będę walczył, po prostu mi się nie chce. A, przywaliła mi. Ale zobaczcie, teraz 2,5 mi tylko odebrało, a wcześniej mi odebrało aż 3. Przez co zginąłem. No i gdzie lecisz? Gdzie lecisz, ty pajacu jeden zarażony? Co za dupek, no. Będzie napastliwy ze mną, za mną leciał i tylko... Będzie cały czas nadawał tymi swoimi zapchlonymi... gębami. Ale cóż, taka gra. Dobra, lecimy sobie na prawo. Ciekawi mnie ten efekt taki graficzny. Nie wiem, czyście to zauważyli. W momencie, kiedy jestem gdzieś tam podchodzę. Opowiem wam, że klimacik jest naprawdę ładny tutaj. Klimacik jest tutaj ładny. Jestem gdzieś tutaj na górze. Natomiast mam bardzo ładny wgląd na... wgląd na jakąś wyspę. Trudno mi powiedzieć, co to jest w ogóle za wyspa. Natomiast ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda, to trzeba przyznać. Ładnie się prezentuje ta wyspa. Ciekawi mnie tylko ten taki efekt graficzny, tak? Bo dopóki mi się to nie wczytało, jak byłem dość daleko, miałem tylko mgłę. Jak mi się wczytało, to od razu ta mgła się tak jakby poprawiła. Gra też ma bugi. Gra też ma bugi, bo zwróćcie uwagę. Teraz nie mogę przez coś przejść. Nie widzę tego, nie mogę przez coś przejść. Dopiero jak to ominę z tej strony, dopiero mogę przez to przejść. Niewidzialne bloki. Zombiak też w to uderzył. Ja byście tego nie zauważyli. Też w to uderzył. Natomiast jak ja przechodzę, też przez to przejść nie mogę. Przejechać mogę? Też nie mogę. O, to są właśnie takie niewidzialne jakieś błędy graficzne. Tak, no to pewnie już nic nie poradzimy. Dobra. Robimy tak. Usuwamy ten punkt kontrolny. Wracamy się od razu do naszego... naszego centrum schronu. Tak to myślę można nazwać. Bo teraz się zastanawiam, czy dobrze pojechałem. No, źle pojechałem. Nie w tą stronę, ale tutaj nowe zadanie. Tutaj możemy komuś pomóc. To wykorzystamy tą okazję przy okazji. I pomożemy temu człowiekowi, tylko teraz jak tu wejdziemy? Wejdziemy tu? Wejdziemy tu. Zanim mu pomożemy, to jeszcze go wyczyścimy. Co się tam będziemy szczypać? Możemy sobie naprawić, chociaż wiele nie zużyłem, tą myczetę. Ile mam pieniążków w ogóle? 5000. No, kilka razy zginąłem, to powiem wam, że trochę na tym straciłem. Dobra. Tych zombiaków trzeba się pozbyć. No. No, chyba sobie żartujesz, koleś. Chyba sobie, koleś, żartujesz. Chyba sobie żartujesz. Oberwałem mocno. Oberwałem mocno, ale jeszcze jakoś żyje. Tego szwendacza jeszcze musimy dobić. Jeszcze ktoś tu żyje? Chyba już nikt nie żyje. Dobra. Porozmawiamy z nim. Prowadzi interesy, nie może zostawić towarów bez opieki. Paliwa do generatora chcę, o kurcze. Poziom trudności nisko-średni. Dobra. Podejmiemy to zadanie. Mamy kanister i chyba musimy iść po paliwo. Chyba musimy iść po paliwo. Tylko wiecie co, kurczę, iść po paliwo z taką ilością życia to jest troszkę słabe. I w ogóle, którędy ja mam przejść to paliwo? Ja jestem tutaj. Aha, czyli będę się musiał...
W sumie jakbym poszedł wzdłuż tej drogi, to może bym przeszedł po to paliwo. No ale łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie jeszcze z taką ilością życia. Dobra, próbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przedostanę się tu. Kurczę blade. Jeszcze nawet skakać z tym paliwem nie można. Nic, musimy na razie z tym paliwem się jakoś tutaj przedostać. A tu już słyszę jakieś stwory. Teraz tak, pytanie, jest tu przejście, czy tu przejścia nie ma? Tu powinno być przejście. Ale tu mam zombiaki. No, nieźle. Znowu się pewnie wpakowałem. No i się, powiem wam, nieźle wpakowałem. Bo z taką ilością życia zaś się palić na to zadanie, to nie wiem, czy to też było rozsądne. Dobra, załatwimy tego szwendacza. Zanim przejdziemy dalej, wiecie co, w sumie to dobrze byłoby w ogóle pozałatwiać wszystkich dopiero i z tym paliwem. Aha. No nie. I znowu ci kolesie z tym nożem. A to są niełatwi kolesie. To trzeba przyznać, że to są kolesie niełatwi. Tu sobie jeszcze coś wziąłem. 308. Na razie mi się na szczęście nic nie podmieniło. Jest jakiś alkohol. No i teraz co? Iść dalej? Dobra, próbujemy iść dalej. Tu się przejdzie, czy się nie przejdzie? Nie przejdzie się. Czyli w dół. Czyli w dół. I droga mnie chyba będzie kierowała... No tak, będzie mi kierowała prościutko w kierunku tego paliwa. Tylko muszę przejść od spodu. Wszyscy leżą? Chyba wszyscy leżą. Dobra, zbierzemy, co tutaj po nim zostało. I jesteśmy na drodze. Jesteśmy na drodze i tą drogą będziemy musieli przejść na górę. Tylko przedtem dobić kilku szwendaczy. No, kto? Aha. Tak, pewnie oczywiście znowu mnie dobiła jakiś nożownik, czy jakaś nożowniczka z tyłu. Dobra, jesteśmy na tej drodze. Odwdzięczymy się im. Dobra, 63 metry. 63... Aha, dobra, nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Najpierw podejdziemy sobie... Chociaż wiecie co, w sumie teraz to już mogę z tym kanistrem iść, bo jak miałem te 3 życia, to wypadało najpierw sobie ich pokasować. Natomiast jak już mam to życie wypełnione, to już ten kanister swobodnie mogę wziąć. Także lecimy sobie z powrotem po niego. Mamy go gdzieś tutaj. Zostawiliśmy. Okej, jest w krzakach. No i lecimy z tym kanistrem pobrać sobie to paliwo, tak, co on potrzebuje. Opowiem wam, że podobnie jak w poprzedniej wersji, tak, jeśli chodzi o cele poboczne, trochę nam schodzi, bądźmy sobie szczerzy. Trochę schodzi z takimi celami, no bo to jednak czasem poziom trudności może nie jest na przykład trudny, nie jest określony jako trudny, no ale musimy gdzieś tam się przedostać przez jakiś większy region, tak, i chociaż trudno nie jest, to jednak czasu nam to troszkę zajmuje. Aś się prosi, żeby miał jakiś samochód. Samochodem byłoby naprawdę wiele szybciej. Gas and oil! Mamy jakąś stację benzynową. Mam przy tej stacji oczywiście zombiaków. Czemu mnie to nie dziwi? Oj, to powiem wam, że w dużej ilości. Niestety, nie mam koktajlu Molotowa. A ty mnie zaś nożem przywalił. I jeszcze zbiera mam. Zbira sobie załatwiłem, tylko że kurczę, ja też oberwałem mocno.
A zbiera załatwiłem, ale ja też obrywałem mocno. Dobra. Ważne przynajmniej, że mamy. Tu mamy co? Tu mamy jakieś kolesia. Porozmawiaj z Brianem. Mamy z nim porozmawiać w ten sposób, tak? Aha, dał nam coś. Już myślałem, że znowu coś będzie od nas chciał, ale tym razem nam coś dał. Co my tu mamy? Mamy to paliwo, więc musimy sobie pod to paliwo ten kanister podejść. Zapełnić go. O właśnie, użyć jeszcze tej stacji benzynowej. Aha, no super. No super, czyli jeszcze dodatkowo nie dość, że przeszedłem tutaj, to nie zatankuję, bo będę musiał gdzieś odwiedzić jakąś inną stację benzynową. Tylko teraz pytanie, jest to jakieś... Aha, jest samochód, no to chociaż tyle. Chociaż tyle, że mam tu samochód, że mogę samochodem podjechać. Tylko teraz zobaczymy, jak daleko. Mam to donieść do którego miejsca. No nieźle. No nieźle. Powiem wam, że naprawdę nieźle. Dobra, nie ma co. Nie ma co kombinować. Biorę ten kanister. Bo tutaj nic innego nam nie działa. Wrzucamy ten kanister na auto i będziemy działać, tak? Wsiadam do samochodu, jedziemy. Nie ma się na co oglądać. Przy okazji już teren troszeczkę też poznamy. Tego terenu będzie więcej. Tu widzę, że mi się znowu stworki ponownie zrespiły. To też ich pokasujemy. Nie wiem, czy ja tu mogę w ogóle sobie GPS-a postawić. No, nie oznacza mi GPS nic. Ani mi nie oznacza. Także w sumie postawienie tu czegokolwiek nie ma sensu, tylko muszę jechać po prostu według trasy, prosto. Te zombiaki jeszcze się proszą, żeby ich skasować. To nie będę im psuł marzeń w takim razie. 420 metrów. Teraz gdzie? W prawo? W prawo prosto chyba. Teraz chyba w prawo. Mam nadzieję, że dojedziemy do końca. Jakoś. 160, tutaj chyba jeszcze nie jechałem. Nie przypominam sobie, żeby tą drogą jechał. Jakiegoś tam zombiaka skasowałem po drodze. 90 metrów, no już jestem prawie na celu. Tu jeszcze troszkę zombiaków było. A, jestem. Jestem na celu. A pytanie tylko, no tam mam już kolejnych. Już czuję, że łatwo nie będzie. No, czemu ja go nie rozjechałem? Ale cwany ten zombie, jakoś tak bokiem mi się przejeżdża, że nie można go dobić. Dobra, wysiadamy. Najpierw zrobimy tak, najpierw wejdziemy tam w ogóle, zobaczymy, co tam się dzieje. Mamy bossa. Tego bossa, jakby się dało, to bym chyba go bardzo chętnie ominął. O, wybuchowiec. Teraz wybuchnął. Jeszcze tu kilku klientów. A powiem wam, że mam inny pomysł. Powiem wam, że mam inny pomysł. Skoro oni już tak do mnie zapalczywie idą. O właśnie, to przekaz tego bossa. Skasujemy w ten sam sposób. Tego bossa też skasujemy w ten sam sposób. On już jest zabity, ten boss? Nawet nie wiem. Czy on już się zabił, czy nie? Chyba tak. To w takim razie wysiadamy. Kanister jest. Dobra, lecimy z tym kanistrem. 33 metry, to już nie jest tak daleko. No dobra, podkładam kanister pod stację. Mam nadzieję, że tym razem zapali.
Punkt kontrolny. I co? Ma wszystko, dobra. Okej, w porządku. To skoro ma wszystko, to już będziemy się mogli stąd wyjechać. Tylko wiecie co, skoro już tu jestem, to ja sobie jeszcze tutaj obczaję, chociaż to jest ten teren dość duży. Jest to teren dość duży, ale chciałbym sobie w ogóle obczaić, co tu ciekawego można jeszcze zdobyć. Bo tak naprawdę teraz to będziemy musieli przedostać się szwendaczka. Najbardziej mnie też bawi to, jaki dźwięk wydają te ci kolesie, jak giną, tak? One wydają taki dźwięk, jakby koń, który nie wiem, albo wjeżdża, albo hamuje. Takie specyficzne dźwięki dodali tym bossom w tej grze. Znaczy nie bossom, tylko zombiakom, kiedy giną. Napój energetyczny. W sumie niepotrzebnie wypiłem, bo mi się raczej nie przyda. Mamy magnes. Mamy tutaj jakąś taśmę izolującą. Jeszcze jakieś dodatki. Co tu jeszcze mamy? Szwendacza mamy. Szwendacza sobie możemy od razu skasować. Na palczywą zarażoną. Leszpan. Leszpan i pan Kwicz. Konserwa. O, konserwa. Może być przydatna. Nie! No nie. No i znowu ta sama historia. Czyli po prostu nie mogłem uciec od tego eksplodującego pana. Nie mogłem uciec od tego eksplodującego pana. Dobra. Odzyskujemy, co tu możemy odzyskać. Zombiaków ponownie musimy skasować. Kilku zarażonych. Jeszcze żyje. Ale czemu ci zarażeni, to mnie zawsze zastanawia, czemu ci zarażeni siebie nie jedzą? Siebie nie jedzą, tylko innych chcą jeść. Tych zdrowych. To jest w sumie najciekawsze w tych zarażonych. O, jeszcze tu jeden wstał, obudził się. A co my tu mamy? Batonik, konserwa. To nie. Alkohol. Pieniążki, jakiś kastet zużyty. Napój energetyczny. Dobra, tu już nic nie znajdziemy. Przez niektóre miejsca też... Co, zmartwychwstał ten koleś? Co się z nim stało? Myślę, że go zabiłem, dobra. W niektórych miejscach też nie znajdziemy w... wielu rzeczy. A, przewracaj się pana, nie. Dobra, tutaj już są tylko jakieś kwiatuszki. Dobra, wiecie co, myślę, że wstępnie jakoś tam przepatrzyłem to. Może gdybym to przepatrzył dokładniej, to coś by tam jeszcze znalazł. Tu jeszcze widzę jakieś przejście, jeszcze może tu zajrzymy. Jest to dość duży region, tak? Bądźmy sobie szczerzy, jest to dość duży region. I też gdyby chciał tak wszystko przeszukiwać, to by to troszkę czasu zajęło. On żyje, już nie żyje. O, kolejni. Napastliwi jacyś. Najprawdopodobniej to są turyści? O, pewnie będą turyści. Tutaj już z tego kolesia nic nie będzie. Dobra, tam się już w takim razie nie będę kierował. Zerkam sobie jeszcze tutaj. Ale tutaj też już chyba niewiele można znaleźć. W sumie można by było jeszcze wejść, tak? Zobaczyć, co tu jest, ale... Ale dużo pewnie szwendaczy, oprócz szwendaczy nic specjalnego się nie znajdzie. Pieniążki, szwendacze, pieniążki, jakieś tam dodatki. No jest w sumie wszystko, alkohol. A teraz by mi się przydało coś do regeneracji. Nie pogardziłbym, gdybym coś dostał. Teraz mnie nie wycwaniakujesz. Teraz mnie nie wycwaniakujesz, batonik.
trwa, to niech to zawsze coś. Dobra. Tu już nie ma nic. Tutaj telefon po tym kolesiu. Tu możemy z tego jeszcze coś zebrać. Tego skasować. O! Napój energetyczny, to się przyda. Tą razą. Tu mamy jeszcze jakieś rupiecie. Kolejny napój też się przyda. No i jeszcze jakieś jedno miejsce, tak? Do zauważenia. Przetrzepania. Co tu ciekawego będzie? O, ludzie, jak tam jest? Nie, tam to ja się nawet nie piszę, żeby iść. A co to jest? Wybieracz jakiś znalazłem. Tu mogę wejść na górę. Ale w sumie środku nic nie znajdę. Mam lwy młotek. A tu mogę wejść do środka. Tu da się przejść. Tu można by coś w sumie znaleźć chyba. Dobra, wejdę, zobaczymy. O, jest. Proszę bardzo. Przedmiot kolekcjonerski, tak jak myślałem. Dużo ładunków wybuchowych. No i zbir jeszcze. Dobra. Zbir leży. Co się da, to weźmiemy. Co się nie da, to już zostawimy. Mydło. Napój energetyczny. Pieniążki. Kolejny wybielacz. Tego nie otworzę. Wymaga umiejętności otwierania. Wiecie co? Zerknę sobie w sumie na punkt umiejętności. No, trzy mi doszły. Mógłbym głębokie kieszenie na otwieranie zamków. W sumie sobie to wezmę, bo mi się to może później przydać do wyciągania czegoś fajnego. Słuchaj, ta drewniana pałka. No 181. To akurat nic fajnego nie było. Zgniła mamona. Magnes. Bateria. Napój energetyczny. Nie wiem, czy to mi on coś daje w tym momencie. O! Jeszcze tu był zombiak. Nawet tego szkędacza nie widziałem wcześniej. Drut kolczasty, gwoździe. Duża bateria znowu. Znowu możemy coś otworzyć. Bestialski nóż do trzciny. O, proszę bardzo. 300 obrażeń. 300 obrażeń. To jest coś ciekawego. I jest jakiś... Tu chyba będziemy musieli podjąć zadanie się pobocznego. Przenieść jakiś... to będzie... Silnik? Jakiś silnik chyba. Więc to zadanie poboczne najprawdopodobniej będziemy musieli zrobić później. Silnika nie mogę wziąć, więc nic tutaj nie wymyślę. Na razie udaję się z powrotem do celu, który miałem, bo tu już nic innego na razie nie będę przeszukiwał. Udaję się do celu 56 metrów i będziemy jechać... Kurczę, wyjdziemy tędy czy nie wyjdziemy? Wyszliśmy. I będziemy jechać na razie, dostarczyć ten gaz, tak, do tego kolesia, a później wrócimy się zaliczyć ten cel główny. Właściwie poboczny od tej kobiety, która, z którą możemy handlować. To jest kto? Zbir? A co to zbir robi? Wiecie co? Znowu będę musiał go rozjechać. Znowu go będę musiał rozjechać samochodem. Bo nie mam teraz furii. Więc to jest dla mnie jedyny na razie pomysł. No chodź tu, Zbirze, gdzie uciekasz? Tu jestem. No on ucieka. On się prosi, żeby go sprowokować. On się prosi, żeby go sprowokować. Jeśli go nie sprowokuje, to on do mnie nie przyjdzie. Dobra. A to w takim razie go prowokujemy. Idzie. Powoli, ale idzie. Dobra, wsiadam do samochodu. No chodź, chodź bliżej. Chodź bliżej, Zbirze. Dziękuję, Pozbirze. A samochód, powiem wam, to jest chyba jedna z najlepszych sposobów... O, proszę, potężny nóż. Jedna z najlepszych sposobów na pozbycie się takich stworów jak Zbirę, bo tych wybuchowych to jednak to nie jest dobry pomysł.
bo wybuchowe niestety eksplodują, tak? W związku z tym to jest o wiele pomysłem lepszy. Jeśli chodzi o zbirów. A ten samochód. A na wybuchowych to najlepiej przebiec tak, tylko żeby trzeba było... trzeba mieć gdzie uciec, bo jeśli próbujemy uciec, a trafimy na jakiegoś... na jakieś miejsce, gdzie później nie za bardzo jest jak przejść, no to wtedy możemy mieć spory problem. Dobra. Zawracamy. Krzaczek oczywiście jest na tyle mocny, że nie pozwala nawet samochodem go rozjechać. Nie pozwala nam gra go rozjechać samochodem. Tu mamy dość sporo klientów. Też moglibyśmy ich po drodze skasować. Uratuj lajka. Aha, mamy kolejny cel. Kolejne zadanie poboczne. Dobra, możemy je podjąć. W sumie. Możemy w sumie je podjąć. Jeszcze załatwić tego klienta, ale już... Chociaż ten jest klient zabity. A co on chce, ten koleś jeszcze? To jest chyba zarażony, ale on nie jest związany z celem, tak? Z celem był związany tylko ten oznaczony. Dobra, okej, to możemy porozmawiać teraz z tym kolesiem. Zanim to jeszcze zrobimy, przeczepiemy mu chatę. Z wdzięczności, jeśli to można w ogóle chatą nazwać, jakiś tam kemping. Z wdzięczności mam nadzieję, że nam nie zwróci za to uwagi. No i porozmawiamy z nim, zobaczymy, co on ciekawego nam powie. Dał nam 1399 dolców. 1399 dolców. Dobra, okej, dał nam to, nam dał. Wracamy do samochodu i jedziemy w takim razie dalej na tą stację benzynową, w kierunku tej stacji benzynowej. Powiem wam, to co jeszcze mi się nie za bardzo podoba, powinno być to lepiej dopracowane, to to, kiedy przydzielana jest nam furia. Z tego względu, że w momencie, kiedy my tą furię mamy, to mamy tam na górze po lewej stronie taki pasek, tak? Natomiast nie jest to precyzyjnie określone, czy my tą furię mamy, czy nie, czy ona nam się uzupełnia. Bo żeby furię mieć, to musimy wrogów zabijać i ta furia nam się wtedy uzupełni. Jeśli nam się uzupełni do pewnego momentu, tak, to w tym momencie tą furię możemy użyć. Natomiast jest to tylko określone przez pasek, który nawet jak mamy już tą furię, nie jest do końca wypełniony. Więc tak naprawdę nie jesteśmy świadomi tego, czy ta furia jeszcze jej nie ma. Nie wiem, dlaczego jest to tak zrobione, chyba że ja to tylko nie mogę tego dokładnie określić może. Może bym dużo pograł, zrozumiał o co w tym chodzi, może bym to lepiej wiedział, ale w każdym razie tak to jest zrobione i na to nie mamy wpływu. Dobra, lecimy sobie tak, tutaj teraz na prawą stronę. Musimy dostarczyć tu na prawo? Tak, tu na prawo, zobaczcie, w sumie to nawet da się podjechać samochodem. Nawet myślałem, że tu się nie da podjechać, to którędy ja wjechałem? Ja wjechałem od głównej drogi? Tak, od głównej drogi, tu na prawo. Tu na prawo. Dobra, w sumie jak się da, to jeszcze lepiej. Nie muszę przynajmniej piechotą iść. Zabieramy tą beczułkę. Tą beczułkę w sumie wrzucimy górą. I my jakoś też wskoczymy tutaj. No i dajemy mu tą beczułkę na to miejsce. Postawiamy mu tą beczułkę, tak? Oddajemy mu zadanie uaktualnione. Możemy z nim porozmawiać. I did not just hear you say that. Time's all tough, man. Open this door! Yeah, but I don't really need your money, do I? Aha. Oh, just great. Czyli coś. I need to find another way in. Co jest nam potrzebne do zaliczenia tamtego zadania, on nam nie pozwolił. On nam nie pozwolił wziąć, w związku z tym, bo chciał to benzynę, tak? Nie dość, że my się musieli namęczyć. Podjechaliśmy pod jedną stację, nie dało się dotankować. Podjechaliśmy pod drugą. No i okazuje się, że nam tego nie dał. Dobra, to w takim razie tak. Zablokujemy mu wentylację. Widzę, że tu się wentylacja pali. To jest chyba ta wentylacja. Gdzie tą wentylację można zablokować? Szmatę mam do zablokowania wentylacji. Teraz muszę poszukać czegoś... co pozwoli mi ją zablokować, ale tutaj mamy tylko jakieś kominy z pieców czy jakiegoś tam ogrzewania. W sumie nawet nie wiem, co tutaj ma zostawić. Czy mam zostawić te kominy, czy mam wejść może na dach? Chyba, że mam wejść na dach. To by było logiczne, tylko że
Tylko że niemożliwe do zrealizowania, bo ani z tej strony, ani z tej strony nie ma za bardzo jak przejść. Zamknął na drzwi przed nosem, wejść nam nie dał. Chyba że tu wejdę. Ale nawet jak tu wejdę, to nic też mi się tu nie aktywnia, żebym mógł cokolwiek zrobić. Powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, o co tu może chodzić. Aha, jeszcze szmata do zebrania. Jeszcze szmatę jedną zebrałem. Znaleziono przedmiot kolekcjonerski. Tu coś jest pod spodem? Nie, tu nic nie ma pod spodem. To jest tylko do naprawy. To w międzyczasie możemy sobie naprawić swoje przedmioty. Ale nadal nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Zerkam sobie jeszcze na cel. Zadania. Nie ma dymu bez okazji. Mam dwa poboczne. Wydarzenia. A, no zobaczcie. To zadanie, które tam mieliśmy z tym puszką, co nam się nie pojawiało, bo puszki nie mieliśmy, to jest zadanie, to jest wydarzenie. Wydarzenie można realizować bez końca. Za punkty doświadczenia konkretne lub za jakiś... No w sumie chyba za punkty doświadczenia, bo nic innego tam nie ma. Możemy zanosić tej Himamandzie puszki z jedzeniem i cały czas ona będzie je przyjmowała, tak? To jest wydarzenie. Wydarzenie się nie kończy, natomiast główne i poboczne zadania się kończą. Tak to jest organizowane. No i w zadaniu pobocznym, w którym teraz jesteśmy, mamy znać coś, czym można by zatkać wentylację Pierre'a. Czyli to wygląda tak, jakbyśmy tego nie znaleźli. To wygląda tak, jakbyśmy tego nie znaleźli, chociaż mamy dwie szmaty. Nie wiem, czy tu jeszcze coś muszę obszukać po drodze, żeby to zadanie zrealizować, czy nie. Mam tutaj butle. Nie no, chyba tam dalej to nie muszę iść, nie? Jest cel oznaczony wyraźnie, że gdzieś w tej okolicy. Więc naprawdę nie wiem, co tutaj jeszcze można by było... Znajdź swój cel w obrębie oznaczonego zielono obszaru widocznego na mapie. Czyli muszę tego szukać dokładnie tutaj, nigdzie więcej, tylko tutaj. No to skoro muszę to znaleźć tu, to powinno gdzieś tutaj się znajdować. Tylko że problem jest w tym, że tego nie widzę. Chyba że gdzieś, jeszcze tak myślę, pod spodem. Czyżby tam była jakaś możliwość wzięcia czegoś, ale chyba nie. Chyba nie. No to powiem wam, że teraz mnie to zastanawia. Teraz mnie to zastanawia. Tam na górę... Ani wskoczyć przez tą siatkę, ani wskoczyć na górę się nie da. Choćbym chciał. Tu mogę na te paczki w ogóle wejść, czy nie mogę? Mnie coś blokuje. Tutaj bym na to wskoczył. Nie, to mnie blokuje w ogóle przejście na te paczki nawet. Wskoczenie, więc... Tu nie ma mowy, żeby cokolwiek zdziałać. Natomiast chyba, że... Jakoś tu wskoczyłem, ale też nie ma możliwości założenia niczego na te jakby wentylacje. Więc powiem wam, że... Aha, szmata. Jest szmata. Jest szmata, tylko że... O! Jest, dobra. Zaliczone. No i teraz jak trzy szmaty mam znalezione, to mogę już mu tę wentylację szmatą zatkać, tak? No i teraz zobaczymy, cwaniaku, co zrobisz. I teraz zobaczymy, cwaniaku, co zrobisz. O, już się dusi. Już się koleś dusi, bo dym mu tam naszło do wewnątrz. Oj, teraz zaraz nam to powinien wyjść. Wychodzi. No proszę, wychodzi. Porozmawiaj z Pirem. A, teraz żartowałem, tak? Teraz żartowałem. Dobra, teraz nas chyba wpuści. Tak, teraz sobie możemy wejść. Coś tam jeszcze ponarzekał, w międzyczasie słyszałem. O, zombiak idą. Co my tu musimy znaleźć? Musimy... Tu wszystko najwyższej jakości. Tu jeszcze nam coś rzucił niszczący Morgenstern, ale powiem wam, że
182 to nie jest dużo. Aha, możemy coś od niego kupić, możemy coś sprzedać. Możemy coś sprzedać. Teraz tak, wejdę sobie w zadania i poboczna elektryzacja. Porozmawiaj z Zio. Czyli teraz będzie trzeba porozmawiać. Aha, czyli będziemy musieli do niej wrócić. To chyba wziąłem sobie to, co leżało. Mi się wydaje, że to było to. Handlu z Pirem, czyli teraz mogę z nim sobie pohandlować, mogę coś mu sprzedać, coś kupić. Więc wiecie co, w sumie od razu potężny nóż. A dobra, potężny nóż sprzedamy. Nóż kuchenny to kostet z kalcami, kastet też sprzedamy. Prowizoryczny nóż to tutaj bombę samoprzylepnej może mi się przydać. Bezpieczny nóż do trzciny to nie. Ten klucz nastawny. Drewnianą pałkę. Zepsuty łom. Tasak to nie. Gwoździniec nie. Pistolet sygnałowy nie. Dobra, ok. Tyle nam starczy do sprzedania. Teraz tak. Wsiadamy do wozu. 132 metry. Teraz pytanie, czy będzie lepiej. Nie no, samochodem podjedziemy. Nie będziemy znowu na piechtę lecieli. Chociaż może tu na skróty też by nie było źle tą piechtą przelecieć. Ale nie będziemy piechtą lecieli, skoro mamy wóz. Aha, tu jeszcze widzę, że mnie zombiaki próbują gdzieś rozjechać, ale mniejsza o to. Tędy jakoś cofniemy. Nie cofniemy. O, rozjechałem jakiegoś zombiaka. Dobra, jakoś wycofaliśmy. Uuu, sporek tu jest. Wiecie co? Nie będę sobie oszczędzał przyjemności ich rozjechania. Skoro się już tak proszą, to sobie. On mi po samochodzie przeskoczył. Co za skubany. Ja widziałem ewidentnie, że bym przeskoczył po samochodzie. Dobra, kolejny leży. I jeszcze jedna leży. Dobra, wszystko. Lecimy teraz tak na prawą stronę. Rozmawiamy z tą kobietą, która dała nam to zadanie poboczne do realizowania. Po drodze rozjeżdżając jeszcze zombiaki tonami. I jeszcze tu mamy jakiegoś jednego. Ugryz mnie, co za skubaniec. One cwanie omijają ten samochód. Nie jest tak prosto go rozjechać, bo on ten samochód omija, tak? Więc... No, leży. Leży. Dobra, to w takim razie tak. Droga w prawo. Droga w prawo. Rozjechani i tu wysiadamy. Tu wysiadamy, lecimy sobie do... tej kobiety, porozmawiamy z nią i zobaczymy, co będzie miała do powiedzenia. Tutaj przeskoczymy przez ten most wysadzony, jeszcze możemy sobie przy okazji pozbierać tej rzeczy. To zdobądź łódź, to nie, najpierw musimy podlecieć do tamtej. Mamy cel już oznaczony, no i zobaczymy. Świetnie, daj mi chwilkę, podłączę prąd do tych siatek, a to dla ciebie. Nowy poziom, dostępne nowe rozwinięcia, błyskawica. Przedmiot kolekcjonerski. I teraz... I teraz chcę, żebyśmy zrobili jakieś... zdobyli materiały do stworzenia eksplodujących min. Dobra. Na razie to zadanie oczywiście sobie odrzucam. Będziemy mieli tutaj jedno zadanie, jeszcze sobie tak patrzę na mapkę, co my to odblokowali. Jedno zadanie będziemy mieli do zrobienia poboczne. I to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Kolejne zadanie będziemy mieli główne, czyli będziemy kontynuować najprawdopodobniej fabułę, bo żadne inne zadania nie mam aktywne. Wszystko już sobie pozaliczałem. Aha, tu mam jeszcze coś. Bruce. Tu jeszcze mam coś, tutaj nie byłem. Tutaj nie byłem, ale wiecie co, nie wiem, czy to zadanie będę zaliczał od razu, czy zaliczę sobie dopiero w dalszej części w kampanii. To zastanowimy się później, chyba że będziemy gdzieś po drodze zaliczając zadanie poboczne, czy tam główne, które będziemy robili, tak? To możemy sobie wtedy podjechać, od razu je podjąć. Natomiast zobaczymy, jak nam się później ta kampania przesunie. W każdym razie kolejny główny cel to jest podjęcie tego zadania pobocznego, które ona nam daje. No i kontynuację zadania fabuły. Jeszcze w międzyczasie sobie podejdę i dam konserwę tej kobiecie. Dzięki temu zdobędziemy kolejne punkty doświadczenia. Z tym tylko, że to jest wydarzenie, tak? To jest wydarzenie, tak jak widzicie, możemy to bez końca dawać. Pojawia nam się taka biała flaga. Biała flaga jest odpowiedzialna za wydarzenia.
Czerwony wykrzyknik za główne zadanie fabuły, natomiast biały wykrzyknik jest zadaniem fabuły pobocznej. Także to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Powiem wam, że dość długi był odcinek, bo już ponad dość 2 godziny nagrywam, ale pierwszą misję zrobiliśmy, jeśli chodzi o grę Dead Island Riptide, tak? Definitive Edition, i w kolejnym odcinku będziemy kontynuować sobie zadania poboczne i myślę, że już coś ruszymy z główną częścią fabuły. Także dziękuję wam za oglądanie, jeśli wam się odcinek podobał, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć!